Biznes Cafe Podcast, odcinek 23. Nazywam się Grzegorz Futyma i zapraszam Ciebie na rozmowy z ludźmi, którzy z powodzeniem prowadzą swój biznes na Wyspach Brytyjskich. Wyciągam od nich sekrety, które pomogły im osiągnąć sukces oraz gotuję z nimi dawkę inspiracji i motywacji dla Ciebie. Można przyjechać za granicę, można szukać pracy, można próbować realizować się w różnych zawodach, można zaczynać od małego biznesu, próbować swoich sił w biznesie, rozwijać swój biznes bardzo małymi krokami, a można też myśleć wielkoformatowo. Think big, myśl dużym formatem, zgromadź wokół siebie wspaniałych ludzi, którzy myślą podobnie jak ty, pomogą ci zrealizować swoją misję, pomogą ci i wspólnie z tobą będą tworzyć lepszy, piękniejszy świat. Świat, w którym kolekcjonujesz doświadczenia. Doświadczenia są fajne, bo można się nimi bawić, można realizować swoje marzenia. No właśnie. Kreatorem takiego pomysłu na życie jest mój dzisiejszy gość, Piotr Kopeć, który pisze o sobie na Facebooku, że jest kolekcjonerem doświadczeń, niestraszne mu nawet najtrudniejsze doświadczenia. Uważa, że trzeba oddychać czystym powietrzem, tylko że trzeba się być świadomym, że to powietrze jest i mieć czas na to, żeby tym powietrzem oddychać, trzeba mieć czas na rodzinę, trzeba mieć czas na dzieci, trzeba mieć czas na swoje pasje, tak jak jego pasją między innymi jest jeżdżenie na motorze. Ostatnio po Stanach Zjednoczonych odbył długą, długą podróż, pewnie o tym za chwilę powie. No, chyba więcej nie będę zapowiadał, powiem tylko, jest to pomysłodawca również wspaniałej inicjatywy w Wielkiej Brytanii, właśnie Think Big, konferencja, już czwarta edycja konferencji, odbędzie się 10 grudnia 2017 w Bristolu. Witam Cię, Piotrek. Witam Cię, Grzesiek, aż się zaczerwieniłem, jak Ty widzisz. To jest czerwona co od początku. Po tej zapowiedzi. Trzeba mieć czas, żeby to wszystko przeżywać i delektować się tym przede wszystkim. To, co u mnie najważniejsze, to ja się delektuję życiem i delektuję się tymi wszystkimi doświadczeniami, które przychodzą. I nie rozróżniam, że te są negatywne, to są pozytywne, to są doświadczenia po prostu. Ja akceptuję to, co mi życie przynosi. Dzięki temu ono jest łatwe. No właśnie, dlatego jestem super podekscytowany mieć Cię dzisiaj jako gościa w Biznes Cafe. Poznaliśmy się całkiem niedawno. Wprowadził mnie do Ciebie Wojtek Kołodziejczak, któremu dziękuję za to, ponieważ zadzwoniłem do Ciebie i oczywiście, wiesz, pewnie wiele osób ma coś takiego, że dzwoni po raz pierwszy do jakiejś nowej osoby i myśli sobie, kto to jest, jak zareaguje, co powie, jaka będzie dalsza relacja. No ale strachy na lachy, po co się bać, trzeba po prostu zadzwonić, porozmawiać i od razu pierwsza nasza rozmowa i poczuliśmy tą łączność, poczuliśmy, że się rozumiemy, poczuliśmy wspólną misję do tego, żeby zmieniać świat i go budować. Ale co mnie interesuje, to jest to, że ty z Polski przyjechałeś dosyć niedawno. Ile to było? 5 lat temu? Gdzie tam? To zależy, co dla kogo znaczy niedawno. 4. Dla mnie to już jest dawno, 2 lata temu. No żartujesz, 2 lata temu. Ja mieszkam w UK 2 lata. Od 2 lat. I powiem szczerze, pierwsze pół roku to było takie, nie mogłem się tutaj znaleźć. To jest zupełnie inny świat niż UK widziane z Polski. Okej. No to słuchaj, poczekaj, zastanówmy się chwilę nad tobą. Dobrze. Bo przyjechałeś do Anglii 2 lata temu i tu w Anglii rozwijasz ideę Think Big i zapraszasz Polaków, ludzi do tego, żeby w tym uczestniczyli, chcesz zmieniać świat. Czy takie właśnie było twoje nastawienie, kiedy wyjeżdżałeś z Polski? Bo patrząc na twoją historię w Polsce, to tak, pracowałeś dla jednego z banków w Polsce jako IT manager. Jesteś w tej branży IT znany, bo pracowałeś w kilku różnych firmach i później w 2007 roku coś się stało, że zacząłeś myśleć chyba o przedsiębiorczości, stałeś się właścicielem jednej firmy, później następnej i nagle znalazłeś się w Anglii i ta cała historia jest taka trochę enigmatyczna, więc może opowiedz, o co chodzi, że tak przeskakiwałeś z pracy do pracy, później firmy, a teraz do Anglii. Co się dzieje w twoim życiu takiego, że takie zmiany są cały czas? Znaczy zmiany są dlatego, że lubię doświadczać i być może życie też mi przynosi takie doświadczenia. Dlaczego przyjechałem? Dlatego, że w Polsce mi się wszystko rozsypało.
Faktycznie byłem prezesem kilku firm. Mogę powiedzieć, i to będzie bez jakiejś tam skromności, ale też nie będzie nieskromnie, że uczestniczyłem w największych projektach IT w Polsce. Ja je i negocjowałem, i później wykonywałem, więc tak na dobrą sprawę. Jakie to były projekty, możesz powiedzieć? Największe projekty IT? Nie wiem, na przykład serwerownia w banku, tak? Dla banku, którą... Ja najpierw ustalałem projekt, później negocjowałem warunki, później dostarczałem sprzęt, a później to wdrażaliśmy, tak? Ja miałem w gronie klientów kilka banków i to kilka z tych najbardziej znaczących banków w Polsce. I notabene nie dlatego, że byłem wcześniej kiedyś tam menedżerem IT w jednym z banków, tylko dlatego, że po prostu moja ścieżka jakoś się tak... poprowadziła, tak? Mówię, jakoś się tak poprowadziła, bo ja się śmieję, że życie nam pewne rzeczy przynosi. Natomiast to jest znowu nasza kwestia, czy my zauważymy to, że życie nam przyniosło taką możliwość, bo na każdym kroku, no nie wiem, teraz się rozejrzysz dookoła siebie i na pewno zauważysz jakieś możliwości, tak? Które będziesz mógł wykorzystać. Patrzysz na ekran, coś ci się wyświetli, o kurczę, to może to jest dla mnie, tak? Więc ta moja ścieżka może z LinkedIna może wyglądać trochę enigmatycznie. To znaczy ona wygląda jasno i enigmatycznie, bo nie wiadomo dlaczego, skąd ja się tu znalazłem, tak? A znalazłem się dlatego, że zbankrutowałem w Polsce. Więc prawdopodobnie nigdy bym z Polski nie wyjechał, gdybym nie zbankrutował w Polsce. Bo ja zawsze wszystkim mówiłem, słuchaj, Polska jest super krajem, to można super rzeczy robić, super biznes prowadzić, wielkie pieniądze zarabiać, bo zarabiałem ogromne pieniądze. To u mnie nie wyglądało, generalnie u nas w domu nie wyglądało to na zasadzie, że my musimy się zastanawiać, czy kupić sobie to, czy to, tylko po prostu moja żona przychodziła, powiedziała, potrzebujemy coś tam, kupowaliśmy, ja chciałem coś tam, kupowaliśmy. Chciałem motocykl, poszedłem do salonu, powiedziałem, ten poproszę. I sobie go kupiłem, tak? I to było za miesięczny mój dochód. Więc nie musiałem oszczędzać, nie musiałem się zastanawiać. No i nagle wszystko wyglądało tak, jakby ktoś wyłączył światło. To wiesz, wielu ludziom się wydaje, o, jadę na fali sukcesu, wszystko, świat jest mój. I tutaj w tym momencie tracisz czujność. A jak stracisz czujność... to nagle się może okazać, że oj kurczę, zjechałem z tej fali, albo mnie przykryła. Trochę jak jazda na windsurfingu, tak? Albo na surfingu wręcz. Że wiesz, jedziesz na fali i nagle fala przewraca gościa, tak? No i ja byłem tym przewróconym gościem. Tylko ja... Mhm. Można się zachłysnąć tym dobrym powodzeniem. Sukcesem. Jest sukces, jest fajnie, więc teraz nic już nie... Ruszy, mam kupę kasy, jestem panem świata, tak? Okej, słuchaj, to może porozmawiamy za chwilę, jak to się stało, że ta fala cię przykryła. Kilka odcinków temu też miałem człowieka, który w Polsce zbankrutował, Arka, i tak mi się sobie... Ta Arka bardzo dobrze. No, to nie wiem, może razem pracowaliście, że nie, razem... Nie pracowaliśmy razem, ale na przykład tak jak on opowiada o projektach budowlanych, które robił, to ja mniej więcej na tym poziomie robiłem projekty IT. Okej. Dobrze, no to za chwilkę porozmawiamy o tych projektach i dlaczego zbankrutowałeś, bo to też jest ciekawa historia. Ale powiedziałeś coś, co mnie zainteresowało, mianowicie o dostrzeganiu okazji chyba. Możliwości. Okazji, tak. Nazwałeś to możliwościami, właśnie. Mhm. No i patrzę. 97 rok, zaczynasz karierę w banku i tak tam jesteś przez parę lat. 3 lata. No właśnie. I potem pniesz się w górę w tej swojej karierze. Jak ty wtedy zauważałeś możliwości? No, skończyłeś jakąś tam szkołę, pewnie średnią. Jak tak się dowiedziałem, to studiów jeszcze nie miałeś, a już widziałeś jakieś tam możliwości i zacząłeś się piąć w górę. Czy było wtedy tak łatwo, czy po prostu, że każdy tak szedł w tym kierunku, czy ty byłeś jakimś wyjątkiem, że coś zauważyłeś? Wiesz co, ja nie wiem, czy... To znaczy, gdyby każdy szedł w tym kierunku, to byśmy mieli mnóstwo ludzi sukcesu dookoła nas. Ja bym chciał, żeby tak było. Naprawdę, uwierz mi, że ja bym chciał, żeby wszyscy ludzie, którzy nas otaczają, byli ludźmi sukcesu, bo znowu moja wiara, tak? Moja wiara w to, że jeżeli otaczają nas ludzie sukcesu i jeżeli my im pomagamy i oni, to oni nam też pomagają, tak? I wtedy wszyscy razem wychodzimy dużo wyżej i zachodzimy dalej. Stąd w ogóle ta idea Think Big, bo to chodzi o to, żeby myśleć wielkoformatowo, ale też w kontekście tego, że jesteśmy grupą
grupą ludzi, którzy mogą się wspierać, którzy mogą się promować, którzy mogą ze sobą współpracować. I dzięki temu ja sam, powiedzmy, jeżeli będę miał coś przenosić, jakiś ciężar, no to powiedzmy wezmę 50 kilo na plecy, przeniosę kawałek, tak? Ale jeżeli zbierzemy się w 100 osób, to to już nie będzie 50, a nawet nie 5 tysięcy, tylko być może, że będzie to 10 tysięcy albo 100 tysięcy kilogramów, bo razem zbudujemy jakąś platformę, na której będziemy mogli dużo większy ciężar przewieźć, tak? I to jest moja wizja, to jest moja misja, żeby pokazywać ludziom najlepiej na własnym przykładzie. Ja nie lubię ludzi uczyć i przekonywać, ja lubię im pokazywać. Jeżeli im spodoba się to, co ja im przekażę i co ja im pokażę, to wtedy, wiesz, coś jest fajne, to ludzie w to wchodzą. Jak coś nie jest fajne, to w to nie wchodzą. Po co ich do tego przekonywać, jeżeli coś ich nie kusi, nie kręci, tak? Mm-hmm. Wiesz, zauważyłem, że zacząłeś mówić o swojej misji. Może zaraz wrócimy z powrotem do tych do dostrzegania okazji, ale zacząłeś mówić o misji. Ja nie wiem, czy nam wystarczy czasu na powiedzenie wszystkiego, Grzesiek. Nie no, ja ci będę przerywał tutaj cały czas, bo taka jest moja rola, żeby kopać w tych rzeczach, które czuję, że powinienem tu pójść. Bo powiedziałeś o dźwiganiu jakiegoś ciężaru, podnoszeniu jakiegoś ciężaru, przenoszeniu, po prostu podnoszeniu jakiegoś dużego ciężaru. I tak myślę sobie... jaki ciężar, co my możemy stworzyć, po co w ogóle mamy to robić? Przecież każdy może sobie każdy sobie swoje życie układa, powinien się zająć sam sobą, a teraz my się mamy gromadzić w jakąś ideę, mamy się spotykać, mamy jakieś ciężary podnosić, to brzmi trochę tak, wiesz, po co to robić? Na co, komu to potrzebne? Wiesz co, wczoraj przeczytałem fajny tekst jako podpis pod postem jednej z naszych koleżanek, że współpraca i praca grupowa to mamy od czasów pierwotnych zaszyte w sobie. Czyli jeżeli ludzie pierwotni chcieli zjeść mięso, to musieli upolować mamuta. Pojedynczy człowiek nie był w stanie upolować mamuta. Musieli się zebrać w grupę i ze sobą świetnie współpracować, żeby tego mamuta upolować. I teraz mi nie chodzi o to, żeby zabierać komuś życie. Ja sam generalnie praktycznie nie jem mięsa. Nie jestem wegetarianinem, ale praktycznie nie jem mięsa, więc ten mamut może taki trochę jest odstrzelony tutaj jako przykład. Ale mam nadzieję, że wszyscy zrozumieją, o co chodzi. Tak? Jeżeli chcemy, żeby nasz świat się zmieniał na taki, jakim my byśmy chcieli go widzieć. Nie taki, jak nam media podają, czy nie taki, jak, wiesz, idziemy, powiedzmy, ktoś idzie do pracy i mówi, kurde, znowu muszę iść do tej roboty, jak ja jej nie lubię, ale muszę z czegoś żyć, tak? A ja bym chciał zrobić tak, żeby pieniądze i cały ten nasz byt i zabezpieczenie tego naszego bytu samo przychodziło. Czyli jeżeli ja wykonuję jakąś usługę, wykonuję ją z pasją, nie robię tego na zasadzie, że ja coś muszę robić, żeby zarabiać, tylko robię to dlatego, bo to lubię robić, klienci sami do mnie przyjdą, sami będą chcieli tą usługę ode mnie brać. Co więcej, ja jak od nich zarobię pieniądze, to ja tych pieniędzy nie wypuszczę gdzieś dalej w świat, tylko ja wydam na usługi tych ludzi, którzy ze mną współpracują, tych, którzy później do mnie też przychodzą i też wydają pieniądze. Dla mnie generalnie pieniądz to jest bardzo wirtualny twór i tak jak się głębiej zastanowić, to w ogóle nie wiadomo, po co on jest. Kto go sobie wymyślił? Chyba po to, żeby właśnie zapędzić nas do tej pracy, żebyśmy wytwarzali jakieś dobra, bo tak naprawdę jak wejść w szczegóły, to on nie jest do niczego potrzebny. To jest tylko takie coś, co sobie funkcjonuje, żeby ludzie myśleli, że tego chcą, pożądają tego. Mhm. A tak naprawdę pieniądz ani nie daje im szczęścia, daje im ułatwienie pewnych rzeczy w życiu, ale można by go było zupełnie wyeliminować i tak samo można by było dalej coś robić i dalej wymieniać się czy towarami. Ten pieniądz tak jakby odpiął nas od tego, że my działamy w jednej grupie, uniezależnił nas od tej grupy, ale jednocześnie unieszczęśliwił nas, bo jeżeli my wypuszczamy pieniądz dalej, no to stamtąd dalej on rzadko kiedy do nas wróci. A jeżeli wypuszczamy go blisko w grupie, w której współpracujemy, to jest duże prawdopodobieństwo, że ta sama moneta, którą gdzieś tam puściłeś, wróci za chwilę do ciebie.
Okej, okay, ale wiesz co, tyle konceptów poruszasz, człowieku. Mówię, nie wystarczy tego to czasu. Jest, nie, no ale to jest, opowiadasz tutaj, wiesz, tak jakby historia pieniądza, też poruszasz ten tematy i myślę, że zaczęliśmy od twojej misji i tutaj opowiadasz o tym, że ten pieniądz faktycznie w życiu nam psuje dużo. I moją misją jest zrzeszyć ludzi, tak skracając, tak pokazać im, że to daje nam wszystkim możliwości. Jeżeli ja zrezygnuję z siebie na rzecz całej wspólnoty, to nie znaczy, że ja zrezygnowałem, że ja coś straciłem. Ja zyskałem dużo więcej, niż włożyłem w tą wspólnotę. Okej. Okay. I teraz, wiesz, powiedziałeś bardzo barwny przykład tego mamuta i faktycznie tak było. Też mi przyszedł do głowy taki, jak mówisz o tych pieniądzach, przyszedł mi do głowy taki obraz z jakichś tam opisów biblijnych, gdzie byli ludzie, którzy byli bogaczami, ale to nie chodziło o to, że mieli pieniądze, tylko mieli stada i mieli dużo dzieci przeważnie. I to byli ludzie bogaci, tak? Zasobni. Teraz takie pojęcie, jakieś tam stada i dzieci, to w ogóle to jest, co jakiś biedak na wsi, kurczę, wiesz, który tam musi co to robić. Więc zupełnie coś innego, bardziej patrzy się na szmal, na konto w banku. I bardzo fajnie zauważyłeś, myślę, że bardzo trafnie zresztą, wiele osób da to do myślenia, że pieniądz nas odseparował od siebie. Każdy sam może sobie zarabiać pieniądz, nie patrząc na innych, na tą wspólnotę. I to są fajne myśli. Ale jak mówisz o swojej misji i w takim past w czasie, jak to kiedyś było, jak byś opisał ją teraz? Po co nam teraz... bo konkretnie, bo już wiemy, po co ta wspólnota ma być, ale jak ma zostać ta wspólnota wykorzystana? Jak sobie wyobrażasz, co my razem możemy zrobić jako wspólnota, żeby sobie pomóc wzajemnie, żeby zbudować coś? No właśnie, my możemy razem zbudować świat, który nam się będzie podobał, bo ja słyszę dookoła... Mało jest takich ludzi, którzy są bardzo pozytywnie do świata nastawieni. Większość ludzi, których spotykam, oni są nastawieni bardzo negatywnie. Oni są nieszczęśliwi wręcz w życiu, które prowadzą i nie potrafią zrobić albo nie potrafią zrobić kroku, albo nie rozumieją, że to wystarczy tylko zrobić jeden, dwa kroki, a później wiesz, idziesz zupełnie inną ścieżką. I my możemy sobie nawzajem pomagać, właśnie budować taki świat, gdzie my będziemy dla siebie wzajemnie potrzebni. Tak jak mówisz o tych stadach i o tych dzieciach. Kiedyś to było zupełnie naturalne, tak? Bo kto się tobą zaopiekuje, jak będziesz stary? No twoje dzieci, tak? Proste. Skąd będziesz miał jedzenie? Z tego stada, bo albo tam wydoisz krowę i będziesz miał mleko, albo zabijesz, będziesz miał mięso, tak? Albo kura ci zniesie jajka, no ale to jest cały czas gdzieś, też jesteśmy połączeni z tym wszystkim, tak? Z tymi zwierzętami. One nas karmią, my je też karmimy, doglądamy ich i to jest taka wzajemność, tak? Oczywiście tutaj jak wejdziemy dalej, no to na koniec gospodarz zabija kurę, no już, to już słaba wzajemność, tak? Ona mu dawała jajka, on ją zabił. Natomiast tak czy inaczej, dopóki się sobą opiekujemy i dopóki działamy dla wzajemnych korzyści, to wszyscy żyjemy dobrze. Bo i ta kura będzie zadowolona, bo dostaje codziennie ziarno, ona nie musi się martwić o to, czy będzie miała jedzenie, czy nie, tylko po prostu dostaje. A gospodarz mówi, o, idę do kurnika, wezmę sobie jajka, tak, bo mam ochotę na jajecznicę na przykład. Jedno karmi drugie. I z ludźmi jest dokładnie tak samo, tylko ludzie właśnie przez ten pieniądz tak jakby trochę się odseparowali od tej myśli. Tak samo jest z tymi dziećmi. Ludzie myślą, o, będę miał emeryturę, to nikt się nie musi mną opiekować, tak? Państwo się mną zaopiekuje. No nic bardziej mylnego, co pokazuje mnóstwo przykładów tych, które się dzieją na świecie. Zresztą nawet nas to dotyczy. Ja gdybym, powiedzmy, dzisiaj przechodził na emeryturę, pomimo że w pewnym okresie swojego życia płaciłem mnóstwo pieniędzy, wpłacałem do ZUS-u, to nie wiem, czy bym 600 zł dzisiaj dostał tej emerytury, tak? Czyli jest duża szansa, że za 10 lat, czy za 20, powiedzmy, przypuśćmy, że w wieku tam 64 lat przechodziłbym na emeryturę, to nie, to może dostanę 100 zł. Na co mi to wystarczy? No, niestety na nic, tak? Patrzę na moją teściową, patrzę na moich rodziców. To są ludzie, którzy żyją na emeryturze, no i muszą się zastanawiać nad każdą wydaną złotówką. Czy mogę sobie kupić na śniadanie to, czy tamto? Czy mogę sobie kupić nowe ubranie, czy nie? Czy mi wystarczy na rachunek za prąd, za gaz?
odcięto nas od tego. A teraz tak, jeżeli my jako dzieci zajmujemy się naszymi rodzicami, jeżeli nasze dzieci będą się zajmowały nami, to ty masz pewność, tak? Jeżeli zbudowałeś dobrą relację, nie odcięto cię od tej relacji, czy właściwie sam się nie odciąłeś od tej relacji, to masz pewność, że twój byt na starość będzie zapewniony. Nie liczysz na państwo, liczysz na to, co sobie wyhodowałeś, tak? Jak wyhodujesz, jak będziesz hodował 10 kur, to liczysz na to, że wejdziesz do kurnika i masz 10 jajek w kurniku, tak? A jak w kurniku nie ma żadnej kury, tylko ktoś ci obiecał, że w sklepie będzie jajko za 5 lat, no to ty nie wiesz, czy ono będzie, czy nie. I możesz się zawieść. Mhm. I jest duże prawdopodobieństwo, że się zawiedziesz. Ja się nie chcę zawodzić. Ja chcę zbudować taki świat, w jakim ja chcę żyć. Moja żona miała kiedyś powiedzenie, bo jak my się przeprowadziliśmy do Anglii, to ktoś w Polsce zapytał: słuchaj, Paulina, a jak to z tą Polonią jest w Anglii? Bo ja słyszałem, że tak nie za specjalnie. A moja żona powiedziała: słuchaj, są różni ludzie, ale my budujemy taką społeczność, w jakiej my chcemy uczestniczyć, z jaką my chcemy współpracować. I dzięki temu, że my taką budujemy, to my jesteśmy zadowoleni z tego, co mamy w UK. Mogłeś słyszeć, że są różni ludzie, są fajni i niefajni, ale my jesteśmy zadowoleni, bo my budujemy wokół siebie społeczność, która jest, tak jakby idzie w tym samym kierunku, w którym my idziemy. Super. Tak, pokrótce. Tak, super to, co powiedziała. To jest, wiesz, budujemy wokół siebie takie połączenia, taką jakby społeczność, w której chcemy żyć. I to jest wzięcie chyba odpowiedzialności za to, co się wokół mnie dzieje. Bo właśnie też wczoraj miałem spotkanie z kilkoma Polakami tutaj lokalnie żyjącymi w naszym mieście i też ludzie nie mają zaufania, nie mają odwagi do tego, żeby coś zrobić takiego właśnie, że ja coś stworzę takiego, bo boją się, że zostaną zaatakowani, skrytykowani, zgnieceni, zdeptani przez innych. Boją się wyjść... Ale wiesz dlaczego? Dlatego, że są sami i oni czują się, że są sami i nie czują, żeby ktoś im pomógł i nie czują, żeby ktoś mógł im pomóc w ogóle albo chciał im pomóc. Widzisz, po to jest to think big, żeby zbudować taką społeczność ludzi, którzy wiedzą, że okej, ja dzisiaj przychodzę, bo ja tego nie buduję dla siebie, bynajmniej. To znaczy i dla siebie, i nie dla siebie, tak? Bo ja buduję to dla wszystkich ludzi, ale ja z tego też będę korzystał. I moje dzieci będą korzystały. I mam nadzieję, że moje wnuki i prawnuki i tak dalej. I teraz ludzie nie mają zaufania, bo im się wydaje, że nie ma wokół nich takich ludzi, którzy ich wspomogą. A to też trochę wychodzi z takiego schematu, bo wiesz, my się wychowaliśmy, urodziliśmy w Polsce i tam było tak, jak przyjdziesz do rodziców i powiesz, ja otworzę biznes, nie? A rodzice, nie, stary, ty weź, nie otwieraj biznesu. No co ty, powaliło cię, wiesz, jaka to odpowiedzialność, nie wiadomo, czy będziesz miał z czego żyć. Lepiej idź do pracy na etat. I najlepiej na taki etat, żebyś tam spokojnie, wiesz, tam miał jakąś tam pensyjkę i żebyś codziennie sobie od 8 do 17 pracował. No i większość ludzi tak robi, tak? Ja na przykład w to nie wchodzę. Ja świadomie wybrałem taką drogę, a nie inną. Dobrze, Piotr, fajnie, oczywiście. Ale teraz mówisz, wiesz, tutaj opisuję, że to jest takie, wiesz, rodzice ci mówili, idź sobie do pracy. Pracowałeś w banku, miałeś ciepłą posadę. Zachciało ci się biznesu i skończył się bankructwem. Więc teraz wróćmy do tego i powiedz, wiesz, jak teraz to oceniasz? Bo mam wrażenie, że się Polską zawiodłeś. Mówiłeś, że nie chcesz się zawozić, ale chyba się zawiodłeś Polską, skoro wyemigrowałeś. Więc chcę, żebyś wrócił do historii twojej, opowiedział, jak zbudowałeś biznes, co się działo i co było powodem twojego bankructwa i może tą historię pociągnij, żeby teraz to zobaczyć z drugiej strony też, wiesz? Spoko. Wiesz co, to do przykładu weźmiemy jeden z moich biznesów, bo tam widziałeś na LinkedInie, było ich trochę. Tak. Natomiast jeden był taki kluczowy. Jeden mi przynosił największe dochody i był kluczowy dla takiego... Ja się nie zawiodłem Polską. Ja tutaj od razu chcę to wyprostować. Ja jestem bardzo zadowolony z Polski. Ja jestem zadowolony, że jestem Polakiem. Jestem dumny z tego, że jestem Polakiem, że się urodziłem w Polsce, wychowałem w Polsce, bo uważam, że daje mi to mnóstwo możliwości radzenia sobie w najtrudniejszych sytuacjach w życiu, w których jestem w Anglii, patrzę, jak Anglicy pracują albo jak sobie radzą
radzą. Ja właściwie uważam, że oni sobie nie radzą z problemami. Ja uważam, że jeżeli nie są wyspecjalizowani i wykwalifikowani w zrobieniu czegoś, to oni w ogóle do tego nie dotykają, nawet nie podchodzą do tego, tak? Bo oni mówią, to nie jest moja sprawa, ja tego nie umiem robić, zawołaj specjalistę od tego, tak? Powiedzmy, nie wiem, jakby tu dać przykład jakiś. No wystarczy tą śrubkę gdzieś przykręcić czasami, no, już jest problem, nie? Kibel ci się zapcha, żeby no. To był taki przykład, który trafi do wszystkich, tak? Armik będzie wzywał hydraulika, bo on sobie tego nie odetka, tak? Bo powiedzmy, że to nie jest takie powierzchowne, tylko gdzieś tam coś głębiej stanęło, tak? No a Polak weźmie po prostu za kasa rękawy, kupi sobie jakąś do tego przepychaczkę, sprężynę czy coś, no i popracuje nad tym i odetka ten kibel, tak? Mhm. Anglik tego nie zrobi i uważam, że to nam daje mnóstwo możliwości. Ja generalnie uważam, że my jesteśmy, jeżeli chodzi o takie umiejętności manualne, umiejętności łączenia różnych kropek, bo my jesteśmy super specjalistami w łączeniu różnych kropek, a właśnie dzięki temu, że się wychowaliśmy w Polsce, tak? Ja nie wiem, jak jest z młodym pokoleniem. Mój syn może już nie robi wielu z tych rzeczy, które ja robię, pomimo, że ma, powiedzmy, dobry przykład w domu, ale on ma inne talenty. Natomiast my musieliśmy sobie radzić. My się wychowywaliśmy w jakichś czasach komuny. No ja już, jak powiedziałeś na początku, swoje lata mam, tak? 44 lata przeżyłem. Ja się wychowywałem jeszcze w okresie komuny, może już nie takiej głębokiej jak moi rodzice, ale to cały czas była komuna i tam trzeba było sobie radzić. Jak chciałeś wybudować dom, to trzeba było, to nie to, że miałeś pieniądze i poszedłeś, kupiłeś cegły na dom, tylko musiałeś wykombinować, skąd te cegły wziąć, tak? Tu z jednym musiałeś pogadać, tu z drugim musiałeś się dogadać i ten dom był wybudowany nie z jednolitego materiału, tylko z cegieł wziętych z różnych miejsc i to były różne cegły. Ja kupowałem taki dom na przykład w Polsce, który był zbudowany z czterech rodzajów cegły. Jak rozmawiałem z właścicielem, to on mówi, no ale panie Piotrze, no to było w 81 roku budowane, no to czego pan oczekiwał? No, a skąd ja miałem wziąć te cegły? Mm-hmm. Nie znalazłem w jednym miejscu tylu, co by mi na dom wystarczyło, tak? Dokładnie. Ale wiesz, też mówisz też, można powiedzieć, pozytywnie o tych czasach, bo efektem tych trudnych czasów jest to, jak jesteśmy teraz i to, jaką ale przewagę mamy nad innymi, prawda? Oczywiście, że tak, tylko uwierzmy w tą przewagę, bo na przykład jak rozmawiam, większość Polaków, ja nie lubię generalizować, ale większość Polaków uważa, że jest gorszych od Anglików na przykład, czy od innych narodowości i stąd się bierze nasza jakość życia tutaj w Anglii. Bo teraz, jeżeli my sami nie mamy do siebie zaufania, jeżeli my sami nie doceniamy swojej pracy i swoich umiejętności, to dlaczego Anglicy mają ją docenić? Mm-hmm. Teraz idziesz na rozmowę do firmy rekrutacyjnej i walisz się w pierś, bo też jeden z naszych schematów, że moja wina, tak, ja jestem winny wszystkiemu. Walisz się w pierś i co on ma ci powiedzieć? Kurde, no przyszedł jakiś gościu, który nie wierzy w siebie, no to on nie będzie kreatywny w tej pracy, on nie będzie sobie radził. No to nie możemy mu dać wysokiej stawki. Dajmy mu 7,50, tak? Bo mniej się nie da. Dajmy mu 7,50. On pewnie będzie zadowolony i jeszcze będzie nam dziękował za to, że taką pracę dostał. I tak się dzieje. I 90% Polaków, którzy są tutaj na rynku brytyjskim, tak funkcjonuje. Od pierwszego do pierwszego, od 8 do 17, od wypłaty do wypłaty, tak? Chwilę po wypłacie już nie mają pieniędzy na to, żeby coś więcej robić, nie mają też czasu na to, żeby korzystać z tego życia i tak dla mnie to jest taka trochę wegetacja. No już rozumiem właśnie, dlaczego jesteś dumny z bycia Polakiem, że się urodziłeś, czujesz tą przewagę, jaką mamy nad innymi i okej, wyprostowaliśmy to. Wróćmy do twojej historii, twojego biznesu, twojego bankructwa, bo to na pewno jest coś, A mój biznes to, żeby zacząć. Okay. To nie jest tak, że ja pracowałem na etacie, a wcześniej, bo ja miałem wcześniej firmę taką jednoosobową założyłem, to było pierwszą firmę założyłem w 90 bodajże, już nawet nie pamiętam, 90 którymś roku, to była taka pierwsza przymiarka, tak? Ale to tak jakoś było, że ja byłem informatykiem, tak? Nazwijmy to ogólną kategorią. Byłem informatykiem i sobie wymyśliłem, że będę coś z tą informatyką robił. Ale to mi nie wyszło. I w 97 na początku
zacząłem na koniec 96 roku zacząłem pracować w banku i akurat trafiłem do tego banku w momencie, kiedy było przejście z takiego systemu rozproszonego, czyli wiesz, w każdej kasie oddzielny komputer, one zupełnie ze sobą niepowiązane, i przejście na system centralny, czyli centralny serwer, w kasach terminale, które się łączą do tego serwera, centralny system. Ja trafiłem do tego banku i to jeszcze, żeby było ciekawie, ja trafiłem do tego banku z ogłoszenia, które była kartka na wejściu do banku naklejona, przyjmiemy informatyka. Dosłownie. I to mój kolega zauważył tą kartkę, mówi, wiesz, dzisiaj byłem w banku, ty jesteś dobry, ten, chodź ze mną, tam pójdziemy. I to on mnie namówił, żeby pójść tam na rozmowę. Ja poszedłem na rozmowę, następnego dnia, kiedy poszedłem, nie było dyrektora, rozmawiałem z jakąś panią naczelnik. Poprosiła mnie, żebym przyszedł następnego dnia, bo będzie dyrektor banku. Sam dyrektor banku mnie osobiście przyjmował na rozmowie rekrutacyjnej i porozmawiałem z tym dyrektorem, on zawołał wtedy kierowniczkę działu IT, porozmawialiśmy we trójkę i tylko było pytanie, od kiedy możesz zacząć? Bo my już potrzebujemy. I tak się zaczęła moja kariera informatyka w banku. Ale i zaraz, oni nie pytali cię o twoje umiejętności i tak dalej? Wiesz co, to z rozmowy wszystko. Tak jak my teraz rozmawiamy, to była mniej więcej taka rozmowa, tak? Oni się bardziej kierowali tym, czym ja się pasjonuję. Tak notabene, jak patrzę teraz wstecz, to ten dyrektor był bardzo mądrym człowiekiem, tak? I on bardzo fajnie sobie ludzi dobierał. On się nie kierował tym, jakie ja mu certyfikaty przyniosę, jakie dyplomy. Ja miałem wtedy skończone studium informatyczne, więc jakiś tam papierek był, który był podłączony do tej informatyki. Natomiast on się bardziej kierował moją pasją, a nie tym, jaki ja mu papierek przyniosłem. Tylko znowu, ja w tym banku akurat popracowałem 3 miesiące, bo po 3 miesiącach mojej pracy to było tak, że we wszystkich oddziałach w Polsce były wdrożenia właśnie tego systemu centralnego robione. Po 3 miesiącach mojej pracy już wszyscy ludzie w całej centrali, w oddziałach regionalnych wiedzieli, że ja istnieję. Wyobraź sobie, jest bank, największy bank w całej Polsce, ma oddziały w całej Polsce i we wszystkich oddziałach osoby odpowiedzialne za wdrożenie tego systemu wiedziały o moim istnieniu, pomimo że ja dopiero 3 miesiące tam pracowałem. Mm-hmm. I ja miałem taki moment, że 3 banki z Warszawy rywalizowały o to, do którego ja mam przyjść do pracy. To jeszcze, żeby pokazać, to wtedy moja pensja wzrosła 4-krotnie po 3 miesiącach, bo jak przyszedłem do banku, zarabiałem 500 zł wtedy, a po 3 miesiącach ja zmieniłem ten bank na inny i moja pensja wynosiła 2100 zł plus możliwość zbudowania całego zespołu informatyków i objęcie funkcji menedżera IT. Mhm. I to są lata 90, to 2000 wtedy to była dobra kasa, no. To była świetna kasa. Ja generalnie przez całe życie jakoś się tak udawało, że dobrze zarabiałem, poza tymi momentami, kiedy nie zarabiałem nic. A takie momenty też były. Jak zrezygnowałem z pracy w banku, poszedłem do takiej korporacji międzynarodowej i tam byłem outsourcer, firmą, która była po prostu wystawiała faktury za swoją pracę. Ja pracowałem jak pracownik etatowy, natomiast byłem zewnętrzną firmą i pracowałem tam też 3 lata. Później się rozstaliśmy. To dłuższa historia, to ja nie lubię o negatywnych rzeczach mówić, więc chociaż może czasami warto, żeby przestrzec ludzi, ale u mnie się takie historie powtarzają co kilka lat, że trafiam na jakiegoś człowieka, który dzięki mnie mocno urośnie, a na koniec zabiera mi wszystko. Nie wiem, może to dlatego, żebym ja się dalej rozwijał, dalej budował nowe rzeczy. może dlatego taka jest historia. No w każdym razie z tą korporacją się rozstałem i przez rok nie miałem pracy, w ogóle nie miałem pracy. Ja codziennie rano wychodziłem z domu, żeby zarobić 50 zł, żebyśmy mieli na następny dzień, bo my sobie wyliczyliśmy z żoną, to był moment, kiedy moja córka miała 2 lata i mój syn się urodził, i my sobie wyliczyliśmy, że 50 zł to jest nasza minimalna potrzeba, więc ja wychodziłem, żeby zarobić 50 zł. Czekaj, jak wychodziłeś? To znaczy co? No chyba nie żebrałeś. Nie, ja nie miałem stałej pracy. Ja chodziłem na przykład na giełdę pracy i tam mnie ktoś zatrudniał do czegoś. A na jeden dzień? Na jeden dzień. Albo się dogadałem też z takim gostkiem, który anteny na dachu montował. I ja pomimo tego, że miałem lęk wysokości, skakałem po kominach i montowałem anteny.
na przykład, tak? Moja żona się śmieje, że jak ktoś mówi, że życie jest jak gra, to moja żona mówi, ona kiedyś była maniaczką Super Mario Bros. Takiej gry i tam taki człowieczek biega po, skacze właśnie po różnych poziomach i żeby wejść na wysokie poziomy, to musisz od najniższego do najwyższego właśnie po jakichś dachach, po czymś, nie? I moja żona mówi, no twoja praca i twoje życie było jak gra, jak Super Mario Bros., bo skakałeś po dachach, żeby wejść na wyższy poziom, tak? Im wyżej wskoczyłeś, tym więcej zarobiłeś. Także to tak wyglądało. Później. I tak trwało przez rok, to rozumiem, taka sytuacja. Przez rok, to było rok czasu, tak. To... I dawałeś radę faktycznie codziennie znaleźć jakąś pracę, to... jakieś zajęcie wtedy, żeby zarobić? Nie miałem wyjścia. Nie miałem wyjścia. No, żeby moje dzieci przeżyły, żeby moja rodzina mogła funkcjonować, musiałem to jakoś zorganizować, a w międzyczasie poszukiwałem aktywnie pracy. Śmieszne jest to, że jak rezygnowałem, rozstałem się z korporacją, to ja miałem mnóstwo ofert pracy. Tylko ja sobie wtedy przebierałem, wybrzydzałem. Nie, to nie ten, bo jak pójdę teraz... Bo to były takie jakby oferty, które z mojego punktu widzenia nie dawały mi możliwości rozwoju. No i okej. Okay. Tego nie wezmę, bo to coś tam. Tego nie wezmę, bo tu się nie rozwinę, tu za małe pieniądze. No i tak było przez 2 miesiące, powiedzmy, po rozstaniu się z korporacją. A po 2 miesiącach oferty przestały przychodzić, nie? No i kurczę... Pieniędzy już nie ma, bo nie miałem stałego źródła dochodu. My nie należymy też do ludzi, którzy odkładają pieniądze na koncie. My po prostu cieszymy się dniem dzisiejszym, cieszymy się życiem. Nie będziemy się zabezpieczali na przyszłość, bo nie wiadomo, co będzie w przyszłości, tak? Więc po co ja mam odkładać pieniądze na koncie w banku? Może tego banku nie będzie w ogóle. I po 2 miesiącach, jak te oferty przestały spływać i przestali się ludzie mną interesować, no bo to już wiesz, ja już tak jakby wypadłem z... trybików maszyny, tak? Wypadłem z tego miejsca, gdzie byłem dostrzegany, a wszedłem w miejsce, gdzie się zamknąłem w swoim domu, w swoim otoczeniu. No i wtedy się zaczął trudny okres. I to wtedy właśnie było już takie kombinowanie, co tu zrobić, żeby na jutro były pieniądze. A to wiesz, małe dzieci, nie? Pieluchy trzeba kupić, trzeba kupić jakieś tam, nie wiem, jedzenie jakiegoś Gerbera, słoiczki, coś tam, bo my nie chcieliśmy dzieciom żałować, tak? Jak była szczepionka obowiązkowa, to my kombinowaliśmy, skąd tu wziąć pieniądze, żeby kupić taką szczepionkę prywatnie, która będzie mniej negatywnie oddziaływała na ich organizmy, tak? I to też nie były małe pieniądze. I to się udawało zawsze, bo mi się wydaje, że w życiu to jest tak, jeżeli masz motywację do zrobienia czegoś, to ci wyjdzie. I po roku ja znalazłem pracę, właściwie praca mnie znalazła. Odezwał się do mnie headhunter, który gdzieś tam moje CV, które było już wtedy, na tamte lata, to ono było imponujące, tak, w 2000 roku. I on się do mnie odezwał i powiedział, słuchaj, chciałbym z tobą porozmawiać, bo ja mam takiego klienta, do którego prawdopodobnie ty ze swoimi możliwościami będziesz świetnie pasował. Okej, spotkajmy się, nie? Wiesz, tam w sercu to już po prostu było, ojejku, coś się wydarzyło, może będzie jakaś praca, tak? I pojechałem na to spotkanie i tych spotkań w sumie, żeby dostać się do tej pracy, miałem 5. To nie skończyło się na jednym. Później było spotkanie z headhunterem plus dyrektor w tej firmie. Z tym dyrektorem porozmawiałem, ja nie miałem do niego namiarów. Później nikt się nie odzywał do mnie przez 2 tygodnie. Ja sobie myślę, kurde, no trzeba coś zrobić. Ja znałem tylko imię i nazwisko dyrektora i wiedziałem, jaka firma. Wykombinowałem sobie, jaki może mieć adres e-mail. Więc napisałem do niego e-mail. Przepraszam, chciałbym się dowiedzieć, jak tam, jak po naszej rozmowie, czy wszystko okej, czy moglibyśmy się znowu spotkać i uzgodnić jakieś warunki już. No i on się do mnie odezwał i mówi, no to teraz się trzeba spotkać z country managerem, ale ja mam jeszcze kilku kandydatów. No tak, okej, ale no to może spotkajmy się, zróbmy coś już w tym kierunku, tak? No dobra, no to musisz się spotkać z country managerem. Spotkałem się z country managerem, który też nie chciał podjąć decyzji. Wspólnie określili, że jeszcze się spotkam z takim dyrektorem, który z Austrii przyjeżdżał, bo to też była globalna korporacja. Ja wtedy w ogóle nie znałem prawie angielskiego.
Oni się mnie zapytali, czy ja mogę z nim porozmawiać, z tym dyrektorem, który przyjedzie z Austrii. Ja mówię, tak, oczywiście, nie? I pojechałem na to spotkanie prawie nie znając angielskiego, ale jakoś się dogadaliśmy, tak? Bo jemu w sumie widziałem, że zależało na tym, żeby się dogadać i mi też zależało. Więc ta znajomość języka na pewno by nam mocno pomogła. Ale nieznajomość języka nie przeszkodziła nam w nawiązaniu jakiejś relacji. No i później jeszcze było jedno spotkanie znowu z tym polskim country managerem i on powiedział, że ten dyrektor zdecydował, że tak, że przyjmują mnie. No i zaczynam pracę, tak? I później, to były 3 lata w tej korporacji i tam wszedłem na, dzięki niej wszedłem na ten bardzo wysoki poziom IT, bo ja robiłem projekty wtedy dla tej korporacji. Ona robiła projekty naprawdę dla największych graczy na polskim rynku IT, a ja tam byłem project managerem. Najpierw byłem taki professional services engineer, czyli osoba, która zna wszystkie rozwiązania, wszystkie technologie i potrafi z handlowcem pojechać do klienta i wytłumaczyć, na czym polega to rozwiązanie. A oprócz tego jeszcze pełniłem rolę takiego jakby trochę architekta systemowego, czyli też projektowałem te rozwiązania dla tych klientów. I to był początek, a później zostałem project managerem, a po 2 latach od momentu, kiedy zostałem project managerem, coś tam w tej firmie się zaczęły stosunki psuć między ludźmi i zacząłem myśleć o tym, żeby przejść znowu na coś, co będzie moje, co ja będę mógł budować z innymi ludźmi. I to będzie nie tylko po to, żeby gdzieś tam korporacji wysyłać za granicę, wiesz, pieniądze i wszystkie zyski, tylko żeby korzystali też ludzie, którzy ze mną współpracują. No i mój kolega, który ze mną pracował w tej korporacji, po miesiącu, wtedy go przekonywałem, po miesiącu przekonywania stwierdził, no dobra, zaryzykuję. Drugi kolega się nie zdecydował. No i zbudowaliśmy pierwszą firmę, która zaczęła robić naprawdę duże projekty, a na pierwszą, w ogóle na pierwsze zlecenie, to też jest ciekawa historia, zrezygnowaliśmy z korporacji. Tam mieliśmy wszystko, samochody służbowe, telefony, laptopy, wszystko, co jest potrzebne do pracy. Jednego dnia rezygnujemy i wszystko oddajemy, a w ciągu tygodnia mamy pierwsze zlecenie do klienta. I co? Nie mamy telefonów komórkowych, nie mamy laptopów, nie mamy samochodów, nie mamy czym pojechać na to zlecenie, żeby zrobić tą pracę. I teraz to czekaj, bo to brzmi zupełnie, wiesz, taka skok na głęboką wodę. Nie wiem, zakładam sobie biznes, rezygnuję z korporacji, wszystko oddaję, nie mam czym tak pracować, było. Ale jakoś to będzie, tak? Tak było, tak było. I tak jest przez całe, wiara w ogóle? Tak jest przez całe moje życie, bo ja wierzę w siebie, ja wierzę w swoje możliwości i ja wierzę w to, jestem głęboko o tym przekonany, że wszystko, co mi życie przynosi, to nie po to, żeby mnie pognębić, tylko po to, żebym poszedł na wyższy poziom, żebym nauczył się czegoś nowego, żebym się rozwinął. I że cała ta moja ścieżka prowadzi mnie do coraz lepszych rzeczy. I to głębokie przekonanie pozwala mi tak funkcjonować i pozwala mi robić takie projekty, tak? Teraz ciekawostka. Pierwsza robota, na którą pojechaliśmy, to była robota w fabryce tej korporacji, z którą ja się rozstałem 4 lata wcześniej. Tam się rozsypała serwerownia, którą ja budowałem swoimi rękami, tak? I człowiek, który mnie wtedy oszukał, nie potrafił sobie z tym poradzić, bo on został, on do tamtego momentu tam siedział, tak? I my dostaliśmy zlecenie od innej firmy, żebyśmy jako podwykonawca przyjechali naprawić tą serwerownię w tej fabryce. Czyli widzisz, takie kółko zatoczyliśmy, tak? Ja zatoczyłem takie kółko, bo mój kolega nie, który ze mną wtedy tą spółkę budował. I przyjechaliśmy tam samochodem pożyczonym od mojej żony, a ona miała takiego starego Peugeota 205 wtedy, który jeździł, ale nie można tego było nazwać taką jazdą bezpieczną czy jazdą pewną, że dojedziesz do celu. On po prostu przemieszczał się, ale w każdej chwili mógł stanąć po drodze, tak? To był samochód pożyczony od mojej żony, laptop pożyczony od bratanka mojego wspólnika. No telefonów nie mieliśmy, tak? Więc pojechaliśmy wykonać pracę. Wchodzę do serwerowni w tej firmie, patrzę, siedzi gość, na którego mnóstwo złych rzeczy naopowiadałem w ciągu 4 lat, którego nie znosiłem za to, co mi zrobił.
I wchodzę, patrzę, on siedzi. On w ogóle wielkie oczy zrobił, jak mnie zobaczył. Ja mówię do niego, kurczę, wiesz co? Tak się rozejrzałem po tym pomieszczeniu, po tej serwerowni, po tym pomieszczeniu informatyków. Mówię do niego, wiesz co? Nie powiem ci, ile razy na ciebie przeklinałem, ale dzisiaj chciałem ci podziękować. A on jeszcze większe oczy zrobił. On po prostu za nie mówił. On wiedział, co mi zrobił, tak? Ja mówię, chciałem ci podziękować za to, że dzięki tobie ja jestem tu, gdzie jestem, a jak patrzę na to, co jak tu wszedłem, to nawet książki na półkach są tak samo poustawiane jak 4 lata temu, jak stąd wychodziłem. Nic się nie zmieniło. Ty się w ogóle nie rozwijasz. Ty siedzisz w miejscu od 4 lat. Za to ci chciałem podziękować. I naprawdę, już nie mam do ciebie pretensji, dziękuję ci bardzo. Ja jestem w kosmosie, a ty siedzisz cały czas gdzieś tam pod ziemią. Wow, czyli wejście tam i zobaczenie, że on został w miejscu, dało ci poczucie, to była taka dla ciebie terapia szokowa, tak, szybka. Tak, to była świadomość tego, że to wszystko, co się dzieje się po to. To był taki pierwszy moment, kiedy ja sobie uświadomiłem to, bo podświadomie ja cały czas to czułem, ale uświadomiłem sobie, to był taki namacalne uświadomienie sobie, kurde, no ja już jestem lata świetlne od tego, co ja tam robiłem, tak? A on, siedząc tam 4 lata, nawet nie potrafił naprawić tego, co ja wcześniej tam składałem i co ja robiłem, to on nie potrafił rozwiązać problemu, który tam wystąpił. A ja tam wszedłem i mi to zajęło kilka godzin i wszystko zaczęło działać, tak? Pomimo, że 4 lata mnie tam nie było w ogóle. Także to daje mi ten napęd, tak? To daje mi ta wiara i też to, co mi życie przynosi, te przykłady na to, że jednak fajnie jest iść do przodu. Nie warto stać w miejscu. Czy powiedziałbyś nawet, zaryzykowałbyś, że nie ma takiego stwierdzenia, że nie ma negatywnego doświadczenia, które nie przerobiłoby się w dobro w twoim życiu? Nie ma negatywnego doświadczenia. Ja bym nawet zaryzykował stwierdzenie, że tylko od nas zależy, czy my je odbierzemy jako negatywne, czy pozytywne, tak? Mhm. Ja wolę się bawić życiem, więc dla mnie wszystkie doświadczenia są pozytywne. No jednak w tamtym momencie, kiedy on cię oszukał, to no jednak czułeś, że to było negatywne. Wiesz co, ja czułem wielki żal. To znaczy, mnie tak jakby, świat mnie nie zaskakuje już. Wtedy jeszcze mnie zaskakiwał, tak? Teraz już mnie nie zaskakuje. Teraz to ja mam, wiesz, okej, ludzie przychodzą, odchodzą do tych pasów. Nawet nie ma złych czy dobrych ludzi. Dla mnie są ludzie, którzy pasują do nas i nie pasują, z którymi nam po drodze, albo im z nami po drodze i tacy, z którymi nam nie po drodze. I to jest tylko to, bo oni nie są gorsi, ani nie są lepsi, tylko po prostu nie idziemy tą samą drogą. Nasze drogi nie są nawet współbieżne, więc gdzieś tam się rozchodzimy. Natomiast no te doświadczenia nas budują, tak? I budują to, kim my jesteśmy i to, jak sobie radzimy ze wszystkimi problemami i to, jak potrafimy wybrnąć z różnych sytuacji, które być może, że na początku mogą wyglądać, że nie są pozytywne, że nie są fajne dla nas, ale z perspektywy czasu, no pomyśl sobie, prosta rzecz, pomyśl sobie o jakimś zdarzeniu, które cię dobiło, nie wiem, 5 lat temu i 5 lat temu myślałeś, o kurde, nie dam rady z tego wybrnąć. Jeżeli teraz o tym pomyślisz, to jak o tym myślisz, o tym wydarzeniu? No takich wydarzeń jest masę w moim życiu i zawsze się później z tego śmieję, bo każda... Bo jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, tak? I rozmawiamy i robisz coś super, tak? Tak, tak, tak. Także nawet to, co powiedziałeś teraz, prawda, coś, co może nas w danym momencie rodzić frustrację, złość, oczywiście, to są normalne emocje, ale nie nakreślajmy teraz naszego życia, że ono się totalnie legło w gruzach i już jest koniec tego życia, bo... No właśnie, wleciała mi tam myśl z głowy, którą chciałem powiedzieć, a wiesz, usłyszałem od ciebie bardzo fajną rzecz... No właśnie, no, ale może zaraz wróci. Przejdźmy teraz dalej, bo miałeś kolejne doświadczenie negatywne później ze swoim drugim biznesem, który zbankrutował. Nie wiem, czy to był ten sam, czy to był drugi? Nie, to znaczy to był ten, który się zaczynał tak właśnie śmiesznie, tak? Okej. Czyli wiesz, praca na pożyczonym laptopie z pożyczonym, pojechanie z pożyczonym samochodem.
bez żadnych pieniędzy. To wiesz, my ten samochód nawet wtedy nie stawialiśmy na parkingu pod tą fabryką, żeby nikt nie zobaczył, że my takim samochodem przyjechaliśmy. No właśnie. I wiesz co, przepraszam, że ci się wtrącę, ale przypomniało mi się, co chciałem powiedzieć, skoro powiedziałeś o posiadaniu rzeczy. Jasne. Wiesz, ty w pewnym momencie, tak jak powiedziałeś na początku, nie miałeś problemu z pieniędzmi. Mogłeś po prostu sobie szastać na lewo i prawo, nie zastanawiając się w ogóle nad tym, ile wydajesz. Wszystko mogłeś mieć. I teraz osoba, która stoi obok takiego Piotra Kopecia, który sobie świetnie radzi, pomyśli sobie, no temu to się udało, on to już ma wszystko ogarnięte. Ja to mam same wszystko pod górkę w życiu, ja to nigdy nie osiągnę nic. Nie, to mi się nie uda. Nie wiedząc, że temu Piotrkowi wcześniej przydarzyły się trudne sytuacje i w przyszłości też mu się przydarzą nawet bankructwa, które gdyby wiedzieli, że tak było, że tak będzie, to może mieliby inną perspektywę na to i pomyśleliby o sobie bardziej łagodnie, w sensie, okej, teraz doświadczam trudnego momentu, kiedyś będę się z tego śmiał. Mhm. Pamiętam też, wtrącę taką rzecz, Zig Ziglar, taki znany mówca motywacyjny, który zmarł kilka lat temu, albo bardzo znany w Ameryce, w ogóle na świecie, ale Amerykanin, on kiedyś opowiadał taką anegdotę, że jakimś autobusem gdzieś tam jechała grupa zorganizowana, mieli pojechać na bardzo ważne spotkanie. No i jadą tym autobusem i nagle autobus się psuje. No w szczerym polu dosłownie, no nie ma jak już teraz zorganizować zastępczego dojazdu, nic, no i wszyscy tak wychodzą z tego autobusu, ten kierowca wychodzi, ogląda co się tam stało i mówi, no nie pojedzie. No i sfrustrowani niektórzy zaczynają kopać koła, nie? Tacy, kurde, nie dojedziemy, nie? No i jedna osoba wychodzi z tego autobusu i mówi, słuchajcie, za rok, za dwa będziemy się wszyscy z tego śmiać. I nagle cała frustracja mija i wszyscy zaczynają się śmiać. Aha, nie, bo on powiedział, będziemy się śmiać za dwa lata z tego. Dlaczego nie zaczniemy się śmiać już teraz? No właśnie. Wiesz, i wszyscy zaczęli jakoś tak, frustracja zniknęła, zeszło to z nich i zaczęli się śmiać od razu. I weszli z powrotem do tego autobusu, pootwierali kanapki, tam jedzenie, zrobili sobie imprezę. I nie wiem, jak się skończyła ta historia, czy dojechali w końcu, czy nie dojechali, ale nieważne. Ważne jest to, że w tym momencie potrafili poradzić sobie z tymi emocjami frustracji, gniewu, złości. I zaczęli się dobrze tym bawić. I to jest właśnie to, co bardzo pasuje mi do tego, co ty mówisz. Że cieszyć się życiem, cieszyć się chwilą, bez względu na to, jakie w tym momencie jest doświadczenie, czy czuję, że może jest mi niedobrze i nazwałby go negatywnym, ale on może być, to doświadczenie może być za parę lat przeze mnie postrzegane jako pozytywne, więc dlaczego już teraz nie popatrzeć na nie jako na pozytywne doświadczenie? Bo za parę lat pojadę do kogoś, do serwerowni i okaże się, że to jest gość, który mnie tego i okaże się, że zobaczę, wow, dzięki temu, że on wtedy mnie tak potraktował, jestem teraz tutaj, dzisiaj, a nie ciągle tam. Dokładnie. I to ja nawet nie zazdrościłem mu, że on jest tam i to nie było na zasadzie, że mam satysfakcję z tego, ale na zasadzie, że pewne olśnienie. A tą historię, co mówisz z autobusem, o której opowiadał Zig Ziglar, to ja miałem taką historię z samochodem, jak jechałem z rodziną i z rodziną mojego kolegi do Hiszpanii i w połowie Niemiec nam się samochód rozkraczył. I to była taka... Nie mamy tyle czasu. Ja ci mogę kiedyś opowiedzieć tą historię, bo to z dwie godzinki będziemy musieli mieć. Na tą historię. Natomiast suma summarum jest taka, że pomimo tego, że najpierw byliśmy wkurzeni, to za chwilę po prostu okazało się, że to były jedne z najlepszych wakacji, jakie mieliśmy. Moje dzieci do dzisiaj pamiętają, bo to była cała wyprawa. Musieliśmy znaleźć samochody, wypożyczalnie z samochodami, to był problem, bo my byliśmy Polakami, to było w Niemczech, oni się bali, że my te samochody ukradniemy prawdopodobnie. Długa historia, naprawdę tam bardzo dużo fajnych punktów jest, ale samochód nam się rozwalił, ale zaczęliśmy się tym bawić i z tego wyszły super wakacje. No właśnie, że to, że zostaję na autostradzie, nagle tu auta śmigają, a ja stoję i nie wiem, co zrobić. I to można właśnie się wściec, zdenerwować i załamać się nawet można.
załamać się nawet psychicznie można, jeśli ktoś bardzo, bardzo liczył na to, że dojedzie do destination swojego i tam spędzi swoje wakacje, jeszcze pomyśli, że to wszystko minie teraz, ucieknie mi, a tyle już kasy wydałem na to, więc można wchodzić coraz głębiej w negatywizm, nawet nie, że takie słowo istnieje, ale w negatywną stronę tego wszystkiego. Albo można powiedzieć, hej, bawmy się tym, żonglujmy teraz tym, co mamy naokoło siebie, tak? I tu warto też w tą ścieżkę duchową trochę pójść, bo wtedy się zastanowisz, czy na pewno to było moje destination, tam, gdzie ja myślałem, że jadę. Tak. Czy powinienem może tam być... mnie prowadzi gdzieś indziej, tak? Może było tak, że jest jakaś, jak to nazwę, opatrznością, która wie, że gdybym pojechał tam dalej, mógłbym być w jakimś wypadku czy czymś, wiesz. No dodam krótką historię też z trasy, kiedy ja z wtedy trójką dzieci, dwójką dzieci i żoną jechaliśmy do Polski, noc, luty, czy to był, jakoś tak, w jakiejś podziasie było ślisko i przejeżdżamy sobie gdzieś tam koło, to był Śląsk, gdzieś tam Gliwice, te rejony, A4. I zajechałem na parking, chwileczkę się tam zdrzemnąłem i teraz mówię, dobra, to jedziemy dalej, wyjeżdżamy. I jedna z dzieci było chore i powinno dostać antybiotyk co parę godzin tam, prawda? Wyjeżdżamy na autostradę, ja rozsądnie wyjeżdżam, ujechałem może 3-4 minuty, moja żona mówi, wiesz co, ja muszę dać mu antybiotyk, staniesz? Kurde, dopiero wyjechałem z parkingu. Ja mam to samo zawsze. Wiesz, to później, za godzinę, za dwie. Daj spokój teraz, no musi być teraz, bo ona jest taka, że ona lubi dawać leki, jak już daje, to po prostu co do minuty, nie? Mówię, dobra, zjadę na następnym. I wyobraź sobie, że na następnym zjeździe zjeżdżam i ona tylko wstrzykuje ten antybiotyk mu w strzykawce i ja od razu wyjeżdżam z portu na autostradę. I wyobraź sobie, że wyjeżdżam na autostradę, ujechałem jakieś 300 metrów, korek, wszystko stoi. Nie wiadomo, co się dzieje, nie? Wszystko stoi. No i stoimy pół godziny, już pogasili wszyscy silniki, ciemna noc, zimno i okazuje się, że dosłownie minuty przed nami karambol, mgła. Tam są takie znaki teraz, mgła w ogóle na tej A4. Mgła, karambol totalny, kilkadziesiąt samochodów pozderzanych. I to się stało dokładnie wtedy, kiedy my jechaliśmy. Czyli te parę minut, ten zjazd być może uratował nam życie. Dlatego warto akceptować to, co nam życie przynosi. Akceptować. Tak? Dobra, wracamy. Do ciebie, u ciebie było bankructwo, wróćmy do tego, bo chcę się dowiedzieć, jak to bankructwo właśnie to znaczy, odebrać. Bankructwo nie musiało być bankructwa, to jest pierwsza rzecz. Bankructwo wynikło z tego, że ja się poczułem zawiedziony przez mojego wspólnika. Po prostu przyłapałem go na oszustwie i jak zacząłem się zagłębiać, złapałem go na małym, a jak zacząłem się cofać w latach, to się okazało, że wiesz, że od 4 lat mnie oszukiwał, tak? Ja się zawiodłem na nim i wiesz, ja jestem człowiekiem, który na początku to uważa, że ktoś zrobił jakiś błąd, pomylił się, coś tam, ale później tak jakby ta droga, jego droga, to znaczy ja chciałem to wytłumaczyć, on nie chciał zupełnie tego tłumaczyć i w pewnym momencie mi powiedział, zaakceptowałeś to, dostawałeś wszystkie wyliczenia przez te lata, nie wracamy do tego. Ja mówię, ale jak to stary, no jak to nie wracamy, nie? To jest po prostu, mi się to w głowie nie mieści. Ja rozumiem, że się można było pomylić, ale trzeba to teraz jakoś wyprostować. On powiedział, nie, spadaj w ogóle, nie ma o czym rozmawiać. I ja się uniosłem, to ego tutaj dużo, wiesz, wjechało takie ego, takiego macho. Ja powiedziałem, nie będziemy tego odkładać, nie będziemy, musimy to wyjaśnić, masz mi oddać te pieniądze. Ale summa summarum, on mi nie oddał pieniędzy, ja olałem wszystko, co razem robiliśmy. Ja powiedziałem, słuchaj, nie możemy mieć spółki, bo ja nie mam do ciebie zaufania. Spółka to dla mnie jest taki najwyższy stopień zaufania. I skończyło się na tym, że przestaliśmy gadać. Ja olałem, on olał i spółka się rozleciała, została z dużymi długami, bo my wtedy jakieś tam projekty prowadziliśmy. Właściwie projekty dokończyliśmy wszystkie, ale... Przytrafiło się tak, że klienci zobaczyli, akurat trafiliśmy na jakichś mniej uczciwych klientów, zobaczyli, że u nas się źle dzieje. Oni to chcieli wykorzystać, nie zapłacili nam za wykonane prace, za dostarczony sprzęt. Nas zaczęli ścigać nasi dostawcy za to, że my musimy zapłacić.
To się wszystko skumulowało. To jest, wiesz, w pewnym momencie to masz, jak nie wiem, czy oglądałeś kiedyś Domino Day, że przewracają jeden klocek domina i wiesz, i cała plansza się rozsypuje, tak? I to mniej więcej tak zaczęło wyglądać i na pewnym etapie już nie jesteś w stanie powstrzymać tych przewracających się klocków. Ja jeszcze włożyłem tam mnóstwo energii w to, próbowałem tą firmę jakoś tam podnieść, odbudować, włożyłem w to mnóstwo, resztę pieniędzy, które mi zostały, w to włożyłem. Natomiast to się nie udało, więc stwierdziłem, dobra, żeby nasze dzieci żyły spokojnie, bo to już komornicy się zaczęli pojawiać, windykatorzy, jakieś takie akcje, żeby nasze dzieci mogły spokojnie żyć, spokojnie się uczyć, to podjęliśmy z żoną decyzję, no okej, nigdy nie chcieliśmy wyjeżdżać z Polski, wyjeżdżamy, tak? No i takie szybkie, wiesz, rozeznanie to gdzie? Dawaj do Anglii, nie? I wyjechaliśmy do Anglii. I pojawiliśmy się w Anglii. I pojawiliśmy się tutaj z jakąś tam niewielką sumką pieniędzy, która nam została po tym wszystkim. To było, nie wiem, kilka tysięcy funtów. W każdym razie wystarczyło na wpłacenie depozytu za wynajęcie domu, plus jakiś tam jeden miesiąc czynszu. No i trzeba było coś robić, tak? I trzeba było kombinować. Natomiast moje dobre relacje jeszcze z Polski, bo ja zawsze dobrze współpracuję z ludźmi, więc ja wielu ludziom pomagam i wtedy to był taki okres, kiedy ci ludzie pomogli mi. Czyli wróciła do mnie ta dobra energia wysłana w tamtą stronę. No i się okazało, wiesz, ja już mieszkałem w Anglii, ale tam dzwoni do mnie kolega z Polski, z jakiejś dużej firmy. Piotrek, bo ty kiedyś robiłeś dla nas takie zlecenie. Robiłeś się na wdrożeniu, tam rozwiązywałeś jakąś trudną sytuację, coś tam. Ja mówię, no tak, robiłem. A czy my ci za to zapłaciliśmy? Nie, bo ja nigdy faktury nawet za to nie wystawiłem, tak? Bo to było tak bardziej po koleżeńsku. A wiesz, bo my wtedy mnóstwo pieniędzy zaoszczędziliśmy na tym. To wystaw fakturę na taką i taką kwotę. A kwota była w dziesiątkach tysięcy. Więc wystawiłem fakturę i przelew mi wpłynął, tak? Okej, no to super, kurczę. Możemy dalej próbować coś robić, próbować żyć i robić to, co my mamy w głowie. Nie musimy się koncentrować na tym, żeby mieć pieniądze, bo jak widać, one i tak wpływają, tak? Moja żona tu zawsze mówi, Piotrek, nie myśl o pieniądzach, pieniądze i tak będą. Zajmij się tym, co ty chcesz robić. Wiele osób może odebrać to właśnie jako taką lekkomyślność. Prawda? Co tam, słuchaj, pieniądze, rób to, co lubisz, i pieniądze same wpłyną. Ja zawsze lubię mówić, ja daję przestrzeń na każdy rodzaj myślenia i każdy człowiek buduje wokół siebie taką przestrzeń, w jakiej chce przebywać, tak? Tak, ale faktem jest, że z twojego doświadczenia ten sposób myślenia nie zapędził ci w takie miejsce, gdzie już nie miałeś wyjścia jakiegoś, prawda? Nie, wiesz co, ja myślę, że to są takie miejsca. Jakbyśmy zaczęli się zagłębiać w szczegóły, to pewnie byśmy znaleźli, że ja już miałem w tym czasie, kiedy mieszkam w Anglii, ja miałem kilka takich punktów, kiedy już było zero. Zero, nic nie było na koncie. Były problemy, nie zapłaciłem rentu, tak? Coś się wydarzyło, tylko na przykład ja nie zapłaciłem rentu, siadamy z właścicielami domu i rozmawiamy o tym, że no musimy sobie poszukać jakiegoś innego domu, tańszego, no bo tutaj jest taka i taka sytuacja. Oni mówią, ale my nie chcemy nikomu innemu wynajmować. No, ale jak to? No nie macie na zapłacenie, to nie płaccie. Wiesz, i to nie jest nasza rodzina, to są obcy ludzie. Oczywiście oni są bardzo majętni, bo ja wynajmuję dom. To też jest ciekawa historia, jak ja mam dom wynajęty, siedząc w Polsce przy mailu wynajmowałem dom w Anglii, tak? Nie ma żadnej historii w Anglii. I wynająłem dom, który większość ludzi by określiło, zresztą usłyszałem od jednego kolegi w pewnym momencie, jak rzucił hasło do drugiego kolegi. Dobra, to widziałeś, jak mieszkają robotnicy, a teraz jedziemy do Piotrka, zobaczysz, jak mieszka szlachta, nie? Więc ja mieszkam naprawdę w super miejscu, w super domu. Jak na angielskie warunki, to ja uważam, że to jest pałac. Natomiast to wszystko, cała historia znowu pokazuje, że to, co ma do nas przyjść, to i tak przyjdzie, tak? I my dostajemy to wszystko. To nie jest tak, że ty musisz ciężko pracować na coś. Oczywiście, ty musisz wykonywać kroki do przodu,
ale można to wszystko tak ustawić, że w ogóle nie będziesz pracował, tylko będziesz wykonywał kroki do przodu w kierunku swojej pasji, w kierunku realizacji siebie, a wszystko dookoła przyjdzie. Ja po tak, to też ale stworzyłem. Potrzebne jest właśnie zaufanie, bo... Jak nie uwierzysz w to, to nic ci nie przyjdzie, tak? Tak, no bo... tak. Ludzie wierzą bardzo w swoje własne możliwości, patrząc przez pryzmat, ile pracy w coś włożą. Czyli jeżeli tak pracujesz na godzinę, za godzinę zarobisz tam 7,58 czy tam ileś, to teraz jeżeli nagle zaczniesz się zajmować swoją pasją, no to jak? No teraz będę pasją się zajmował, a nie tam pracą, więc za pasję nikt mi nie zapłaci, więc jestem lekkomyślny, nie zrobię tego, dalej będę pracował za 7,50. I ludzie zostają w tym miejscu, więc... Strach, to granica. Tak, Piotr, tak. Ale jak zamknąć tą... Tu pojawia się taka przestrzeń, można powiedzieć, nie do przejścia dla wielu osób. Jak przejść z tej pracy w fabryce, której nienawidzę, nie chcę tam chodzić, mam tego dosyć. Ale jest mi potrzebna, żeby położyć chleb na stole, dać dzieciom, ubrać ich. I teraz ja sobie pójdę, biorę swoją pasję. Wszyscy powiedzą naokoło mnie, że co ty robisz? Jesteś w ogóle nieodpowiedzialny. Skąd pieniądze weźmiesz? I faktycznie pieniądze mi schodzą z konta. Zbliża się do zera. Zaczynam pożyczać. I ja tracę pewność siebie i wracam do pracy wtedy. No jak? Nie? Jak zamknąć w ogóle to pogodzić? Ile można mieć zaufania? Oglądałeś taki film Wyścig z czasem z Justinem Timberlake'iem? Wyścig z czasem, jeżeli nie oglądasz, tak? Wyścig z czasem, tak. Bardzo mądry film. Może tam fabuła nie jest jakaś super, super hiper, natomiast przesłanie tego filmu jest rewelacyjne. Tam chodzi o to, że jak się rodzisz się z takim zegarkiem na nadgarstku, tak jakby wytatuowanym na skórze, i on wskazuje zera. Kiedy dochodzisz do wieku bodajże tam 20 lat, to nagle ten zegar zaczyna odliczać czas, ale on nie odlicza czasu, on nie dolicza czasu, tylko odlicza. Tam ci się pojawia 15 lat, 25 lat, no nieistotne ile, i on zaczyna odliczać tak jakby, wiesz, się cofał, nie? Coraz zmniejsza tą ilość czasu. I tam jest taki moment, kiedy, bo tam nie ma pieniądza w tym świecie, tylko wszyscy płacą czasem. Czyli wiesz, ludzie sobie przykładają nadgarstek do nadgarstka, myśli o tym, ile ma czasu przekazać i tyle czasu przekazuje tej osobie. I ludzie jak chodzą do fabryki, do pracy, to płacą, zarabiają w jednostkach czasu, ale jak idą na przykład na lunch i mają kupić sobie jedzenie, to płacą czasem. To jest bardzo mądre przesłanie, bo tak naprawdę jak chodzisz do fabryki, to dajesz swój czas, swojego życia, tak? I teraz tam był taki moment, kiedy tam goście na rękę się siłują i właśnie ten, który wygra, zabiera, jeżeli się siłują, wiesz, na śmierć i życie, to zabiera cały twój czas, jeżeli wygrał, tak, na rękę. I jest taki moment, kiedy ten Justin Timberlake, on tam jest głównym bohaterem, już daje tak jakby wygrać, odpuszcza gościowi i ten czas mu tak spada mu, bo to wiesz, bo ty widzisz, jak ci spada ten czas z ręki. I w pewnym momencie zostaje ostatnia sekunda i on przekręca rękę w drugą stronę, wygrywa nad gościem, gość upada, tak? Tak jakby on wygrał. I dziewczyna, która z nim jest, się pyta, kurczę, no podziwiam tą twoją taką wytrwałość i to, że się nie speszyłeś tym, że już masz ostatnią sekundę życia, bo jak ci się zera pokazują, to umierasz, tak? Mhm. A on mówi, słuchaj, już nie jeden raz w życiu miałem tą ostatnią sekundę, i zawsze wychodzę z tego zwycięsko, bo nie dopuszczam do siebie strachu, nie dopuszczam do siebie stresu i dlatego jestem w stanie się opanować. I teraz jeżeli my nie będziemy dopuszczali do siebie tego strachu, to znaczy on się na pewno zawsze się pojawi, tak? Ale teraz jeżeli są dwie opcje z tym strachem, albo on się pojawi i zmotywuje cię do działania, albo cię sparaliżuje. Jeżeli nie dasz się sparaliżować, tylko nakręci cię do działania, to jest okej, on się przydaje, tak? Jeżeli zaczniesz działać, to na pewno coś osiągniesz. I teraz, jeżeli się nie będziesz koncentrował na tym, że stan konta ci spada w banku i nie będziesz się tym stresował, to ja ci gwarantuję, że być może że życie ci dowali w pewnym momencie, ale to, co będzie po przejściu tych drzwi, to będzie dużo większa światłość niż to, co masz dzisiaj. Przejdziesz następny level.
przejdziesz. Ja jestem chyba mistrzem w wychodzeniu ze strefy komfortu. Ostatnio nawet się zastanawiałem, czy ja jeszcze muszę sobie udowadniać, że jestem w stanie poradzić sobie ze wszystkim. No nie, już nie muszę, bo właściwie już tyle rzeczy przerobiłem. Więc stwierdziłem do żony, wiesz co, dobra, kończymy z udowadnianiem sobie, że jestem w stanie znowu i znowu i znowu. Może mnie zwalić na kolana, mogę leżeć na ziemi, a ja się podniosę, otrzepię i idę dalej. To już nie musimy sobie tego udowadniać, już jest okej, okay, tak? To już mam zaliczone wszystko. I teraz, jeżeli się będziesz koncentrował na tym stanie konta, to nie wyjdziesz z tego życia, bo system jest tak skonstruowany, to znowu teraz wchodzimy w te matrixowe rzeczy, system jest tak skonstruowany, żebyś ty pracował na ten system, żebyś ty oddawał swój czas dla tego systemu i swoje życie, bo ty masz wytworzyć coś tam. My jesteśmy mrówki robotnice, jak spojrzeć na to z wyższej perspektywy. No ja to czuję, że mówisz o tym, że my mamy być uzależnieni od pieniądza. Tak. 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 I my jesteśmy. Pięknie to spuentowałeś. Tak. I my jesteśmy uzależnieni. I dlatego, ponieważ jesteśmy uzależnieni, to tak jak każde uzależnienie, jest nam ciężko od niego odejść. Ktoś uzależniony od jakichś tam środków, czy nawet papierosów, czy alkoholu, czy nawet słodyczy, cukru. No weź sobie odmów dokładnie dzisiaj cukru i powiedz, nie jem dzisiaj cukru, mam chrzanie to, żyję bez cukru. Tak. No, znasz mnóstwo takich osób, które nie są w stanie wytrzymać, tak? Tak. Albo nie wiem, co chwila je jakiegoś batonika, tak? Bo tak musi. Na przykład. Albo pali papierosa, tak? Bo musi. I nigdy się nie zastanawiałem też nad tym, teraz mi to przychodzi do głowy, że pieniądze też są uzależnieniem. Nie? To jest dokładnie to samo. To jest dokładnie to samo. Czyli teraz albo jesteś mocnym gościem i potrafisz się oduzależnić, ale to trzeba naprawdę mieć, powiedziałbym kolokwialnie, trzeba mieć jaja, żeby to zrobić. I teraz jest tak, jak masz wsparcie, to jest łatwiej, ale system jest tak zbudowany, żeby wszyscy cię zniechęcali do tego. Ty stary, ty masz dobrą pracę, weź w ogóle nie rezygnuj z tego, tak, weź zapomnij o tym, że będziesz, tam jest niewiadoma, a tutaj masz stałą pracę, co miesiąc ci pensja wpływa, wiesz, może ona nie jest duża, może tej pracy nie lubisz, ale macie z czego żyć, tak? No i teraz ja się pytam, ale jakie jest to życie? Czy ty jesteś zadowolony ze swojego życia, tak? Bo ja miałem całe życie tak, że jak ja na przykład tak z banku odchodziłem, jak rano, to znaczy u mnie było tak, że dzień wcześniej miałem rozmowę z wicedyrektorką, która tam tak jakby przedstawiła mi sprawy, które mi się nie spodobały, ale ja nie musiałem odchodzić z banku. A ja rano otworzyłem oczy i mówię, kurde, znowu muszę do tej cholernej roboty iść, ja już jej nie lubię. Przyjechałem do pracy, usiadłem przy komputerze, jeszcze miałem rozmowę z tą dyrektorką, wyszedłem z tej rozmowy, usiadłem przy komputerze, napisałem wymówienie, poszedłem do sekretariatu, złożyłem na dziennik w sekretariacie oficjalnie wymówienie z pracy. Nie miałem żadnej drugiej pracy, nie miałem zabezpieczonego życia, ale po prostu ja już tam nie chciałem być. Podejmowałeś coś innego decyzję robić ad hoc, prawda? Nie na zasadzie, że no dobra, to teraz muszę się zabezpieczyć, znaleźć sobie inną pracę i wtedy dopiero rzucę tą pracę. Tylko tak jak z tego, co mówisz, i tak samo było z tym, z tym, że zrezygnowałeś z banku, ale później też z założeniem firmy z dnia na dzień, bam, rezygnujemy tu i zakładamy firmę. Całe moje życie jest pełne takich przykładów. To jest, wiesz, to jest niekończąca się opowieść, tak? I niekończąca się historia. Jest taka historia z Batmanem, tam w którymś odcinku Batmana było, że on musiał z takiej jakby czeluści wyjść. On był w takim więzieniu, w takiej głębokiej jakby przepaści. I tam byli inni więźniowie. No i on próbował wyjść z zabezpieczeniem najpierw, czyli przypinał się liną. I tam był taki moment, kiedy on musiał bardzo daleko skoczyć. I dopóki był przypięty liną, dopóki miał zabezpieczenie, to nie mógł doskoczyć do tego drugiego miejsca. W momencie, kiedy odpiął zabezpieczenie, to doskoczył. Nie dlatego nie mógł doskoczyć, że ta lina mu ciążyła czy coś tam, tylko w głowie miał, że nawet jak nie doskoczy, to i tak ta lina go utrzyma i on się nie zabije, jest bezpieczny. A w momencie, kiedy odpiął linę, to miał tylko skoczę i doskoczę, albo skoczę i się zabije. I też, to też jest motywacja. No, też motywacja, ale są te dwie strony, prawda? Bo tak jak powiedziałeś, albo cię ta sytuacja zmotywuje do działania, zaczniesz działać, tak, robić wspaniałe rzeczy w życiu i ci się uda, albo po prostu zobaczysz, w końcu wylądujesz na zero i załamiesz totalnie i pójdziesz na ulicę. To jest wtedy albo, albo. Tak może być. Tak może też tak być. Może być, ale to jest znowu, to jest twój wybór zawsze.
To jest twój wybór, bo teraz jak bierzesz odpowiedzialność na siebie, jak bierzesz odpowiedzialność na siebie, to nie ma takiej opcji, żebyś powiedział, no dobra, życie mi dowaliło, nie? Nie, no, ja zdecydowałem, że życie ma mi dowalić. W moim świecie tak jest. Mhm. To ja decyduję, co ma się wydarzyć. Oczywiście to nie jest tak, że ja wszystkim steruję i ja jestem super tutaj sternikiem i tak potrafię posterować, że na żadną mieliznę nie wpłynę, na skały czy coś tam. Ale całą odpowiedzialność za to biorę na siebie. Za to wszystko, co się dzieje dookoła mnie. Nie obarczam nikogo, nie zrzucam na nikogo winy, tylko jeżeli mi coś nie wyszło, to znaczy, że ja coś nie tak zrobiłem. A jeżeli ja coś nie tak zrobiłem, to ja mogę to poprawić i następnym razem zrobić to lepiej. A jeżeli powiem, to jest wina świata, szefa w pracy, żony, dzieci czy kogoś, no to tak jakby zabieram sobie sprawczość w życiu. Zabieram sobie sprawczość, bo wszystko dookoła decyduje za mnie, co ma się ze mną dziać. Dużo mówiłeś przykładów z filmów właśnie. Aha. I ten Matrix znowu pewnie wraca z tym. Taki wybór tej pigułki, masz niebieską i czerwoną, chyba tam były te dwa kolory. Czerwoną i niebieską. U mnie na Facebooku zobaczysz, dwa razy to wystawiałem, tak? Nie widziałem tego. Ale wiesz, ale to jest jedna z moich ulubionych sentencji, tak? Bo to jest twój wybór. Albo chcesz żyć w świecie otumaniony przez media, bo umówmy się, to co my widzimy w telewizji, w mediach, w gazetach, to nie jest prawdziwy świat. To jest świat, który jest kreowany dla nas. To jest takie demo rozciągane przed nami. I teraz, żebyśmy my się w tym lepiej czuli. I teraz, tak jak w Matrixie, może ci się nie spodobać to, co zobaczysz, ale będziesz przynajmniej żył naprawdę. Jak ci się nie spodoba, to już trudno, no nie spodobało ci się. Ale już nie wrócisz. Ale jak ci się spodoba, to z tego korzystał. Tak, nie jesteś w stanie wrócić, bo jak zobaczysz pewne rzeczy, jesteś świadomy pewnych rzeczy, no to trudno znowu zacząć się oszukiwać, że jednak jest inaczej, tak? Tak. Ale też wracając właśnie do fabuły filmu Matrix, ten Neo, który, który ma ten wybór i wybiera prawdę i on rodzi się, wychodzi z tej kapsuły tam, z tej maszyny, która pobiera od niego energię i nagle widzi ten świat prawdziwy, ale powrotu już nie ma. On został już z tego wykorzeniony i koniec. I teraz już żyje w prawdzie i musi się zmagać z tym. I teraz albo wracając do nas, albo lądujemy na ulicy, bo nie potrafimy zaakceptować tego, nie radzimy sobie z tym, albo akceptujemy tą nieprzewidywalność. Przecież ten cały film później, to nie było tak, że on przyszedł do prawdy i teraz sobie latają tym statkiem tam po tej planecie i wszystko jest super. No nie, to była ciężka praca nad tym, żeby świat zmieniać. Tak, żeby świat zmieniać. I cały czas mają jakieś problemy, bo tam coś ich atakuje tutaj, prawda, próbują to zmieniać i muszą się uczyć, adaptować do tego, jak tam ten program działa. Dobra, nie wchodźmy w ten temat głębiej, ale ten Matrix się przewija. Ostatnio z kilkoma osobami rozmawiam i wiesz co, coraz częściej słyszę o tym Matrixie. Znowu, przecież to jest film z lat 90. Bo ludzie są coraz bardziej świadomi. Mnóstwo ludzi się budzi ze snu. Mnóstwo ludzi zaczyna widzieć, że nas dookoła oszukują. Może inaczej, ja nie chcę tego ciężko nazywać, oszukują nas. Nam demo po prostu pokazują. Nam pokazują demo takie, jakie chcą, żebyśmy... Nas programują po prostu. No tak. Nie ma co się oszukiwać. Nas programują. Ja jestem ze świata IT. To mi jest bardzo bliskie, tak? Tak. Ja zaprogramuję komputer. A my jesteśmy jak komputery. Daje się nas programować informacjami, które są wtłaczane do naszej głowy, tak? Ja cię chrzanie. Wiesz co, tak sobie myślę. Więc to, co teraz mówisz, jest niesamowite, bo tak jak w filmie ludzie są bateriami fizycznymi, to my tutaj też jesteśmy bateriami fizycznymi, wykonując pracę za pieniądze, od których jesteśmy uzależnieni. Oczywiście, że tak. A po co jesteśmy od nich uzależniani? Po to, żebyśmy... Po co jest napędzana ta cała konsumpcja? Grzesiek, no tak na dobrą sprawę. Okej, rozejrzymy się u mnie. Dobra, stoją dwa laptopy, wielki monitor, samochód, dom, takie rzeczy. Ale tak naprawdę to wszystko nam jest niepotrzebne. Wystarczyłby mi tam jeden drobny laptop z dostępem do internetu, tak, jakiś samochód, którym się przemieszczę z miejsca na miejsce, coś na talerzu, żebym coś zjadł, dom też nie musi być taki i w takim miejscu, to nie jest nam potrzebne.
konsumpcja jest nakręcana. To we wszystkich mediach to leci. Ja nie chcę wchodzić teraz, wiesz, w zagadnienia Matrixa, bo ja tam mam głębsze przemyślenia na ten temat. I po to, między innymi po to chcę zmieniać świat, żeby ten Matrix się zmienił, bo Matrix zawsze będzie. Bo zawsze będzie jakiś system, w którym będziemy. Tylko teraz kwestia tego, że ten system albo będzie dla nas lepszy, albo gorszy. Ja wolę wybrać ten lepszy, tak? Ten, w którym nie wysysa się ze mnie energii, ten, w którym ja mogę realizować siebie i tak jakby swoją ścieżkę, drogę przez życie, a nie ten, w którym ktoś coś mi narzuca. Tak. Ja dlatego też nie, ja zawsze mówię, ja nie lubię uczyć ludzi, ja lubię im opowiadać swoje historie, a oni sobie wezmą z tego to, co chcą, bo jak ja bym chciał ich czegoś nauczyć, to tak jak ja bym im narzucał swoją wizję, nie? Ja wolę, żeby oni się przyłączyli sami na własną prośbę i własne życzenie do tej mojej wizji, a nie namawiani na siłę. Ja ich nie będę namawiał. Więc twoją ideą, twoim jakby tutaj planem w Wielkiej Brytanii, i to zastanawiam się, kiedy to się stało, kiedy ten pomysł miałeś, czy na początku, jak wyjechałeś, czy później, było stworzenie tej społeczności, tej grupy pod nazwą Think Big. I od, no, jak powiedziałeś, że przyjechałeś 2 lata temu, to znaczy, że od razu zacząłeś realizować ten program. Od razu zacząłeś realizować i... Nie, nie od razu. To się zaczęło gdzieś tak po 3 miesiącach. To nie od razu. Tutaj. Ja w ogóle... Od razu. 3 miesiące to się człowiek nie rozpakuje jeszcze. Wiesz co? To się zaczęło, bo my byliśmy zdruzgotani tym, jakie Polacy mają niskie poczucie własnej wartości. Okej. I powiem ci szczerze, może to też wynika z tego, że ja robiłem ogromne projekty, ja byłem bardzo rozpoznawanym w moim świecie IT człowiekiem, świetnym specjalistą, wiesz, u największych vendorów było znane moje nazwisko i znana nazwa mojej firmy, tak? Więc wiesz, u takich producentów typu IBM, Hewlett Packard, Dell, i więcej nie będę wymieniał, bo ale to są na pewno marki rozpoznawane przez wszystkich, nie? Więc w Polsce ludzie w tych firmach znali moje nazwisko, mnóstwo ludzi znało moje nazwisko, znało nazwę mojej firmy, albo znało przynajmniej ksywkę, jaką nam nadawali, tak? Bo firma się nazywała Storage Solutions i nas nazywali SS Money, bo 2S. I kiedyś kolega mówi, no i chyba niefortunnie wybraliście tą nazwę, nie? I ten skrót, bo logo było w ogóle SS. A ja mówię, wiesz co? Słuchaj, to nieistotne. To nieistotne, komu jak się to kojarzy, bo jak nas znają, to i tak wiedzą, że my świetne rzeczy robimy. Tak. Ważne, żeby wszyscy pamiętali o tym, że my jesteśmy. Tak. I to tak było. I teraz może jako, że ja się w takim świecie obracałem, to ja przyjechałem tutaj i nagle wpadam w świat ludzi, którzy pracują w fabryce, którzy, wiesz, żyją dniem dzisiejszym pod kątem takim, że idą rano do pracy, wracają późnym wieczorem z pracy, patrzą na stan konta, czy im te 7,50 za godzinę wpłynęło, czy nie wpłynęło. I wiesz, i tutaj są problemy. Ja też mam problemy egzystencjalne typu brak pieniędzy. Ale wiesz, patrzę na to i mówię, kurczę, ale przecież oni mają dużo większe możliwości, oni mogą dużo więcej. No, może warto im to zacząć pokazywać. I z tego się narodziła idea. Ja to zacząłem w ogóle z Pawłem robić. Paweł robił takie spotkania networkingowe, zaczął robić w Bristolu. I ja to zacząłem robić z Pawłem. Później wyszedł pomysł z Think Big. Zrobiliśmy pierwszą konferencję we dwóch razem. Dołożyliśmy do niej mnóstwo pieniędzy. Kosztowała nas dużo, to się w ogóle nie zwróciło w żaden sposób. To nie to, że wyszliśmy na zero, my do tego mnóstwo kasy dołożyliśmy, tylko każdy z nas miał tak jakby trochę, z trochę innej perspektywy podchodził do tego projektu. Ja podszedłem do projektu, że motywujemy ludzi do tego, żeby coś zmieniali i żeby zbudować dużą grupę ludzi, którzy się będą nawzajem wspomagali. A Paweł miał plany, że to ta konferencja zmieni jego życie również w kwestii finansowej, że my jeszcze na tym jakieś pieniądze zarobimy. I tak jakby moja wizja i moje oczekiwanie się spełniło, jego się nie spełniło, więc on stwierdził, Piotrek, nie stać mnie na to, żeby dokładać do takich projektów.
Wiesz co, ja się zajmę swoją robotą po prostu, swój biznes będę rozwijał dalej, a ja tego nie chcę już robić. A czekaj, jeszcze jedno pytanie tylko w tym momencie, bo on powiedział, że go nie stać na to, żeby to kontynuować i dokładać, i to jest zrozumiałe. Natomiast ty mówisz, że też dołożyłeś sporo pieniędzy, których de facto, no, jak przyjechałeś, nie miałeś za bardzo. Czy ty masz jakieś inne źródło utrzymania teraz jeszcze? Nie mam innego. Ja, jeszcze inaczej, to znaczy inaczej. Ja, to nie jest w ogóle moje źródło utrzymania. Ja do tego cały czas jeszcze dokładam pieniądze. To nie jest tak, że ja zarabiam na tym Think Big. To nie jest tak, że to mi pozwala utrzymać rodzinę. Dobra, to w ogóle nie tak. To jest drugą pieniądze. Nie składam się. Pieniądze płyną. Ale nie składa mi się tu. Przyjechałeś tu 2 lata temu, powiedziałeś z kilkoma tysiącami. Powiedz nam, gdzie zarabiasz pieniądze? Tak jak ci mówiłem, ludzie, którym ja pomagałem w życiu i ileś tam pracy wykonałem kiedyś, która na przykład za którą ktoś nie zapłacił, to mi zaczęło wracać w pewnym momencie. Okej. Okay. Oprócz tego robię jeszcze strony internetowe, czyli wszystko, co zobaczysz jako stronę, na przykład Think Big, czyli stronę konferencji, ale też portal mediowy zrobiłem teraz, newsy Think Big też jest. Teraz zrobiłem następny portal, taki, na którym będą promowane biznesy i ludzie. Za chwilę będzie widać to. Ja to wszystko robię swoimi rękami. Ja kiedyś miałem firmę programistyczną, w której ja zatrudniałem programistów, którzy programowali, tak? Jak tutaj przyjechaliśmy, no to też gdzieś tam trzeba się z czegoś utrzymać, więc na przykład robienie takich stron internetowych, to też jest moje utrzymanie. Więc z tego też trochę pieniędzy zyskuję. Ja nie powiem, to nie są jakieś tam wielkie pieniądze. My w ogóle nie żyjemy jakoś bogato. My żyjemy skromnie, bym powiedział, tak? To chwilowo czasy bogactwa i szastania pieniędzmi się skończyły. Chociaż ja wierzę w to, że one wrócą, bo wszyscy razem jesteśmy w stanie zbudować taki świat, że my wszyscy w tym świecie będziemy z niego korzystali i czerpali radość z niego, tak? Natomiast... Czyli ty jesteś w tym momencie właśnie w takiej dokładnej sytuacji, którą przed chwilką opisywaliśmy. To jest to wychodzenie codziennie z domu, żeby zarobić na jutro na chleb. Tylko oczywiście to nie jest tak, że ja wychodzę codziennie z domu, żeby zarobić, tylko ja po prostu dostaję jakieś projekty, które robię, ale dzisiaj mogę go dostać, a jutro mogę go nie mieć. Dzisiaj mogę zarobić 500 funtów, a jutro mogę zarobić 0, tak? Więc to jest cały czas życie. Gdybym patrzył na stan konta i bym się stresował tym, że ono na przykład maleje, to ja bym pewnie połowę swojego czasu spędził w stresie. Albo poszedłbyś po prostu gdzieś do pracy. Pewnie tak. Aha. Być może. Gdybym tak do tego podchodził... Ja ci bardzo chciałem podziękować w tym momencie za tą twoją otwartość i szczerość, którą zaprezentowałeś. I jesteś w stanie powiedzieć wszystkim, że słuchajcie, tak było, tak jest teraz. I to jest w tobie niesamowite, że ty mówisz to właśnie z takim cały czas tym zaufaniem, pozytywnym nastawieniem i widzisz, że to działa u ciebie. I to, co mówisz, że gdzieś tam ktoś... Ja widzę, że to działa, ja poświęcam na to mnóstwo energii i poświęcę jeszcze więcej, bo ja widzę w tym głęboki sens, tak? To jest realizowanie jakiejś takiej ścieżki i ja wierzę w to, że my się zjednoczymy i zaczniemy razem działać, i zaczniemy razem budować ten świat inaczej, to nam wszystkim przyniesie korzyść. Ja dlatego też teraz jeszcze nie powiedziałem, bo jeszcze klub Think Big robimy, tak? Czyli właśnie taki klub, do którego będziesz mógł przystąpić, w jakimś tam zakresie ten klub będzie ci dawał pomoc, tak? I teraz oczywiście tam w jakimś zakresie to będzie, powiedzmy, za free, natomiast od jakiegoś zakresu trzeba będzie za to zapłacić, tak? Bo jeżeli nie będzie znowu tego przepływu pieniądza, to ten klub umrze za jakiś czas, bo nie będzie z czego kontynuować jego działalności, tak? A to już zależy od ludzi, którzy będą w tym klubie. Czyli to jest następna idea, tak? Czyli ty działasz na swojej pasji w tym momencie, to tobą kieruje twoja pasja. Druga rzecz to jesteś jakby, już nie jesteś uzależniony od pieniądza, że patrzysz wszystko przez pryzmat, zarobię czy nie zarobię. Tak jak powiedziałeś, twój kolega... Ja już w ogóle na to nie patrzę. Tak, twój partner poczuł się niepewnie,
ty czujesz się pewnie, ponieważ realizujesz swoją misję życiową. I to jest dla ciebie ważne. Mhm. A reszta ma się złożyć. Ja też w swoim życiu mam wiele doświadczeń, gdzie zastanawiałem się, kurczę, fajnie, no pojadę do Stanów na to spotkanie, tylko że sporo to będzie mi kosztować, skąd ja wezmę pieniądze. No ale w tym momencie jakoś takie puszczenie i okazało się, że ja zaufałem, zamówiłem bilety, można powiedzieć, postawiłem na jedną kartę, ja wyleciałem, mhm. a dostałem, jak byłem w Stanach, dostałem wiadomość od żony, że pieniądze jakieś wpłynęły. I dopiero później ja obczaiłem, skąd one wpłynęły. Więc te rzeczy się, te zaufanie... To doskonale rozumiesz, jak to działa. Rozumiem. Ja to rozumiem, jak to działa. I też potwierdzam, że tak jest. Tylko to jest ten moment podjęcia decyzji, że ja to zrobię, bez względu na to, jak ile w tym momencie mam na koncie, ja to zrobię. I ta pewność, że będzie dobrze, daje nam... Coś się dzieje wtedy, po prostu ta energia, tak jak mówisz, spływa gdzieś, tylko trzeba tą energię inwestować, tak jak ty, kiedy zainwestowałeś, zrobiłeś komuś przysługę. Nie przypominałeś o sobie, ale ktoś przypomniał sobie o tobie. Nie. Jak czytałem taką książkę Davida Hawkinsa, Letting Go, dwie czytałem i Siła czy Moc, czyli Power versus Force. W jednej z tych książek, nie pamiętam w której, był taki przykład, że ludzie... Przykład, że jeden drugiemu jest coś winien, jakieś pieniądze. Jedna osoba jest drugiej osobie winna pieniądze. Jeżeli teraz ta osoba, która oczekuje, że dostanie te pieniądze z powrotem, jest bardzo negatywnie myśli o tej drugiej, że no kiedy ona mi w końcu spłaci, no ja już nie mogę, chyba muszę jej przypomnienie wysłać. I cały czas o tym myśli, tak się może zdarzyć, to jakoś to zostaje transmitowane do tej drugiej osoby, jakoś podświadomie, że ta druga osoba się źle z tym czuje i całkiem prawdopodobnie, że ciężko jej będzie spłacić te pieniądze w jakiś sposób. Już nie pamiętam dokładnie, jak w jakimś bądź razie pozytywne myślenie o tym i odpuszczenie, w sensie, a, it's okay, zapłaci to zapłaci, nie to nie, powoduje, że nagle tamta osoba przychodzi i przynosi te pieniądze, być może nawet z jakimś naddatkiem jeszcze. Jakiś taki ciekawy przykład był, który dał mi do myślenia i pokazał mi ten schemat, który funkcjonuje w twoim życiu mogę też. Ja ci mogę dać bardzo obrazowo ten przykład. Okay. Jeżeli ty będziesz winien komuś pieniądze, powiedzmy, i ta osoba zacznie cię wyzywać, zacznie cię szkalować, zacznie cię naciskać, zacznie robić takie rzeczy, że ty przestaniesz lubić tą osobę. To czy będzie ci trudno znaleźć sobie wytłumaczenie, dlaczego nie chcesz oddać tej osobie pieniędzy? No bardzo namacalne, prawda? Oczywiście, że no, w tym momencie... A teraz w drugą stronę. Ta osoba do ciebie przychodzi i mówi, kurde Grzesiek, no ja rozumiem, życie czasami jest trudniejsze, czasami jest łatwiejsze, ty może masz ten trudniejszy moment. No wiesz, ja też mam trudny moment, dzieci nie mają co jeść, ale wiesz co, oddasz mi wtedy, kiedy będziesz miał, bo ja uważam, że trzeba sobie pomagać, tak? To czy tobie będzie łatwo żyć z tą myślą, że jego dzieci nie mają co jeść, a ty go dalej lubisz i on ci odpuszcza w ogóle, tak? Wiadomo, że jak nie będzie miał z czego, to nie zapłaci, a nie chodzi o to, żeby być windykatorem i kogoś tam za szwery szarpać, oddawaj pieniądze, bo to jest też taki biblijny przykład, nie? Że po prostu no, tam to była taka przypowiedź o miłosiernym królu, który darował dług temu swojemu słudze, a ten poszedł i szarpał drugiego, żeby tamten mu oddał, a tamten nie miał tych pieniędzy, więc to po prostu trzeba popatrzeć na to w ten sposób, że ludzie są dobrzy. Szerszej perspektywy. No jeżeli ktoś w tym momencie mi nie płaci, ma jakieś powody, nie patrzeć od razu na niego, że to jest ham jeden, który nie chce płacić, tylko po prostu coś się w jego życiu dzieje, dać mu do zrozumienia, że no słuchaj, no oczywiście pamiętam o tym, jest mi to potrzebne, ale widzę, że jesteś w takiej sytuacji, więc trudno, no będę czekał. Rozumiem. Tak, staram się zrozumieć, będę czekał, no nie wyrwę ci z gardła tego tak, przecież, tak? Tak. Wróćmy do Think Big jeszcze, bo jakby porozmawialiśmy o tej finansowej stronie tego, że to nie chodzi o pieniądze, to chodzi o misję, realizowanie pewnego, organizowanie pewnej grupy, pewnych ludzi w miejsce, gdzie mogą czerpać od siebie nawzajem. I ja nie byłem na żadnej z konferencji jeszcze. Ale będziesz na najbliższej, 10 grudnia.
Właśnie. Nie masz opcji. Nie ma opcji. Nie masz opcji. Nie tak. będę cię przekonywał, ty sam siebie przekonaj, teraz, że musisz przyjechać. Teraz już nie mam opcji. To tak w cudzysłowie. Nie, mogę powiedzieć, że nie mam pieniędzy, a to... No właśnie, może powiedz o tym, co będzie się działo 10 grudnia. Kto tam powinien się znaleźć i dlaczego? Jakich ludzi byś chciał przyciągnąć do tego? Wiesz co, to w ogóle nie rozmyślam w kategorii, kto powinien, tak? Przyjdzie, kto chce. I przyjdą te osoby, które energetycznie pasują do tego wydarzenia. I ja myślę o tym, że kogo ja bym chciał przyciągnąć? Ja bym chciał przyciągnąć takie osoby, które chcą się rozwijać, które rozumieją, że my jesteśmy naczyniami połączonymi, że jesteśmy współzależni od siebie, tak? I że razem budujemy to wszystko, co działa na naszą korzyść później. I że to jest miejsce, gdzie będzie więcej takich ludzi i można tam poznać fajnych partnerów do współpracy, fajnych, dostać fajną wiedzę, bo wiedza będzie taka z zakresu i tego, jak być liderem, jak budować swoją pozycję lidera i wiedza z zakresu, jak być sobą, jak być spójnym ze sobą, jak po prostu iść swoją ścieżką do tego, jak budować lojalność swoich klientów, też będzie taka wiedza dostępna, jak pracować mądrze, ale nie ciężko, też będzie. Ja nie będę wymieniał wszystkich po kolei prelegentów, którzy będą. To można zobaczyć na stronie. To jest strona www.eventsthethinkbig.org. Tam sobie najlepiej przeczytać, tak? Bo tam jeszcze ktoś, kto to będzie czytał, być może, że ułoży sobie w głowie plan, jak mu to pomoże iść dalej przez życie właśnie taką drogą jak moja. Czasami lepiej, czasami gorzej, ale zawsze radośnie, tak? Ale zawsze zgodnie ze sobą, spójnie i do tego jeszcze w otoczeniu fajnych ludzi. Bo my będziemy właśnie po to, żeby wspierać rozwój, po to, żeby iść dalej, żeby budować coś większego, takiego, co będzie przynosiło korzyści wszystkim dookoła. Czyli jeżeli zbudujemy grupę, która dostaje jakieś korzyści z tego wydarzenia, z tej działalności Think Big, bo to nie jest tylko to wydarzenie. Zaczęło się od konferencji, a teraz pączkuję coraz dalej, tak? Teraz za chwilę będzie klub Think Big, teraz jeszcze robię taki portal dla freelancerów, czyli jeżeli wykonujesz jakieś prace, będziesz mógł się tam ogłaszać i będziesz mógł stamtąd klientów pozyskiwać, którzy sami znowu do ciebie przyjdą, bo ja bym chciał, żeby z czasem to byli tacy weryfikowani przez Think Big wykonawcy, tak? Czyli jeżeli będzie pozytywna weryfikacja, jak na jakimś eBayu, Allegro czy gdzieś tam, dostaniesz ocenę, tak, za swoją pracę i później ludzie widzą, czy ty jesteś dobrym fachowcem, czy złym. Ja to chcę rozwijać też w środowiskach anglojęzycznych, bo ja uważam, ja nie dzielę ludzi na Polaków, na Anglików. Oczywiście każda nacja ma swoje cechy, ale uważam, że im więcej tych nacji się dogada, tym lepsze nasze życie będzie. I w ogóle idea Think Big to jest na cały świat, tak? To jest globalna idea. To nie jest tak, że to tworzymy tylko tutaj w Anglii, tylko na Anglii. To jest tak samo dla Polaków w Polsce, czy Anglików w Polsce, czy Francuzów w Polsce, czy we Francji Anglików i Polaków. Dla wszystkich nacji na całym świecie będzie koleżanka z Kanady na Think Big, która będzie z nami otwierała. Ona specjalnie przylatuje tylko po to, bo ona chce tą ideę szerzyć już w Kanadzie teraz i rozszerzać naszą ideę dalej. Więc ona przyjedzie, żebyśmy ją mogli przedstawić, żebyśmy ją mogli pokazać. To też jest bardzo ciekawa osoba. I żeby ona też zobaczyła, na czym to polega, jak wygląda konferencja, jacy ludzie przychodzą, żeby miała szersze spojrzenie. Ona specjalnie, ona taką ścieżkę przechodzi, że przylatuje z Kanady do Polski, z Polski przyleci do Londynu, wynajmuje w Londynie samochód, żeby przyjechać do Bristolu, bo inaczej by się czasowo nie spięło. Z konferencji wyjdzie około tam, nie wiem, 16:30, żeby zdążyć na samolot w Bristolu, którym poleci z mężem do Warszawy i żeby zdążyli na samolot do Kanady, który mają w poniedziałek tam rano. Tak, więc wszystko musi się złożyć idealnie. Tak, wszystko ona musiała to bardzo precyzyjnie sobie zaplanować, żeby tutaj być w ogóle, tak? I ona poświęca ten czas i poświęca swoją energię, bo ona widzi w tym dalszy sens. Ja tak samo byłem na wycieczce tej motocyklowej w Stanach. Ja już widzę, że tam też warto, tak? I ja chcę.
Być może za jakiś czas ja się wyprowadzę do Stanów, żeby tam pomieszkać trochę. Tutaj już będą ludzie, którzy dalej, wiesz, krzewią tą ideę Think Big, a ja już będę na przykład w Stanach dalsze części do niej podłączał. Czyli tak nie do końca wrosłaś tutaj w tą Anglię, może akurat te Stany ci się podobają. Nie, wiesz co, ja jestem generalnie obywatelem świata. Okay. Ja uważam, że wszędzie może być dobrze, w dobrym towarzystwie. Tak? Bo okay. To jest kwestia tego, jacy ludzie są dookoła, a nie gdzie jesteśmy. Dokładnie, dokładnie. Z kim się otaczamy. Wracając do konferencji samej, zdaję sobie sprawę, że to będzie chyba jeden z najdłuższych wywiadów w Biznes Cafe, bo tak się rozgadaliśmy. Ja już mam to poucinasz. Nie, nic nie wiemy. Godzina 45 tutaj już bije, więc... Może zróbmy tak, słuchaj, ja zapytam cię takie pytanie, ciekawe jak na nie odpowiesz. Jeżeli ktoś dosłuchał do końca tego wywiadu, to gratuluję. Nie mówię, że był nudny, bo był interesujący, ale jeżeli zechciałby się wybrać na Think Big, a jest słuchaczem Biznes Cafe, myślisz, że możemy mu coś specjalnego zaoferować? Myślę, że tak. Myślę, że możemy mu zaoferować jakąś zniżkę, ale po prostu, jeżeli jest słuchaczem Biznes Cafe i usłyszał przez Biznes Cafe o Think Big i chciałby się znaleźć i chciałby kupić na przykład bilet taniej, to po prostu jak wejdzie na stronę Think Big, tam jest adres e-mail kontaktowy, niech wyśle tylko do mnie informację, że chce kupić bilet i usłyszał Biznes Cafe. I wtedy dostanie indywidualną ofertę. Okej, okay. To już interesujące jest, bo jak się z tobą skontaktować w takim razie? To jest tak, albo adres e-mailowy kontakt@thethinkbig.org. Czyli na stronie, tutaj wiesz, każdy teraz musi włożyć jakąś pracę w to, żeby coś dostać, tak? Tak, tak. Chcesz mieć tańszy bilet, pofatyguj się, wejdź na stronę, zobacz co tam jest, kliknij kontakt i tam będzie adresik napisany, tak? Bo to pokaże, że ty masz taką energię, to nie jest energia na zasadzie oczekuję i chcę dostać, tylko na zasadzie chcę budować razem, tak? Czyli ja daję od siebie, ktoś daje od siebie. Może za wiele to tłumaczę, ale myślę, że to jest zrozumiałe, że jeżeli ktoś wychodzi z inicjatywą od siebie, to znaczy, że to jest taka osoba, która chce też coś dać. Mhm. I to jest ta praca. Kliknięcie gdzieś tam na stronę, tak? Wpisanie do przeglądarki adresu. Ja z takimi osobami też na pewno będę chciał zamienić słowo, spotkać się. Może uda się zorganizować jakieś spotkanie z biznes kafe słuchaczami poza, może później, może nie wiem, jeszcze nie mam pomysłu na to, ale jeżeli będą takie osoby... wszystko wyjdzie w pranie. Jeżeli będą takie osoby, które się do ciebie odezwą właśnie, to bardzo chcę o nich usłyszeć od ciebie. Na pewno o nich usłyszeć. Okay. To też chciałem powiedzieć, że taką listę osób, które z Biznes Cafe się do mnie zgłosiły, dostaniesz ode mnie, bo to są osoby z twojej rekomendacji, które doceniają to, co ty robisz, tak? Dlatego słuchają tego, co ty tworzysz, bo Biznes Cafe to jest dla mnie też taka fenomenalna sprawa i fenomenalna idea, która przybliża ludzi, tak? Bo pokazujesz ludzi takimi, jakimi są. Ja jestem akurat ekshibicjonistą, tak? Jeżeli chodzi o... Ja nie ukrywam niczego, nie czuję takiej potrzeby, żeby coś ukrywać, tak? Natomiast no, na pewno też jest dużo ludzi, którzy nie potrafią o sobie mówić i teraz ty wyciągasz z nich pewne rzeczy, których oni być może nawet byli nieświadomi, tak? Na swój temat i nagle podnosisz ich wartość w ich oczach, bo kurczę, no ja takie fajne rzeczy robię na przykład, tak? Ja jestem fajnym człowiekiem. Więc dostaniesz całą listę wszystkich osób, które się zgłoszą, które napiszą maila i w treści napiszą Biznes Cafe. Nawet nie muszą się mocno rozpisywać, wystarczy Biznes Cafe w temacie. Super, a ja pomyślę już też o jakiejś niespodziance dla każdego z tych, którzy w taki sposób się zgłoszą. Okej. Okay. Jeszcze będzie dużo niespodzianek, które będą poza tak jakby oficjalnym programem konferencji, bo tam będzie można też wygrać nagrody i będą też osoby, które nie są wymienione na konferencji jako speakerzy, ale są rozpoznawalne. Na przykład Łukasz Krasoń przyleci, tak? Bo też będziemy nadawali tytuł ambasadora Think Big, bo chcemy promować jako Think Big też takie osoby, które właśnie żyją taką ideą, tak? Ekstra. I jeszcze będzie kilka innych osób już Łukasza. Aha. Fajnych, naprawdę fajnych.
Ja też tam będę, się zaliczam do fajnych, także... Ty też tam będziesz, Grzesiek. Zapraszam wszystkich na to, żeby spotkać się z tobą, ze mną i z innymi fantastycznymi ludźmi, którzy właśnie taką ideę pomagania sobie, ale właśnie przekraczania granic wspólnie. Bo my potrzebujemy właśnie te trudne decyzje, o których mówimy, które mamy podjąć w życiu, łatwiej jest przekraczać, kiedy mamy kogoś obok siebie, który trzyma nas za rękę i mówi, hej, będzie dobrze, jestem z tobą. Albo wyciągnie rękę, jak się przewrócisz i pomoże ci się podnieść, tak? Albo któremu możesz bez żadnej krępacji powiedzieć, że masz problem. Tak. Bo ludzie też się wstydzą mówić o swoich problemach. A jeżeli masz osoby zaufane, no to nie masz wstydu takiego, wiesz, nie wstydzisz się tego, żeby powiedzieć, słuchaj stary, mam problem, nie mam kasy, tak? Nie mam z czego żyć, albo coś tam, albo biznes mi się przewrócił i co ja mam z tym zrobić, tak? Gdyby mi do mnie ktoś wyciągnął rękę w odpowiednim momencie, to ja bym nie był bankrutem, tylko bym był, wtedy byłem powiedzmy w cudzysłowie milionerem, a teraz może bym był milionerem razy ileś tam, tak? My wszyscy tylko potrzebujemy tego. Tylko wystarczyła ta osoba, która wyciągnie rękę, tak? Dlatego właśnie widzisz, to co ja robię w Business Cafe i to samo co ty, Piotr, robisz w Think Big, te rzeczy się schodzą ze sobą, dlatego my chcemy kreować coś głębszego niż rzeczy, które już istnieją, bo są miejsca, gdzie można się spotkać, porozmawiać, wymienić wizytówki, jakieś tam networkingi robić i tak dalej. To wszystko jest okej, to jest potrzebne. Ale my chcemy robić coś na płaszczyźnie jeszcze głębszej, która ma... Chcemy głębiej wejść tak, żeby ludzie poczuli zaufanie nie tylko do tego, co się dzieje naokoło nich, do tego, co im świat przynosi, do tego, co w ich życiu się dzieje, żeby zrobić krok do przodu, ale żeby mieć wokół siebie ludzi, którzy naprawdę, którym można zaufać, z którymi możemy czuć się bezpiecznie, bo my potrzebujemy poczucia bezpieczeństwa i pieniądze nam tego poczucia nie dają. To jest złudne, to jest coś, co ty miałeś, mogłeś se szastać i tak dalej i nagle bum, coś się stało i koniec. I teraz nie masz. Więc jakie to jest bezpieczeństwo? Mówiłeś też na początku o emeryturze i odkładam, będę bezpieczny. Nieprawda. Żeby nie mieć nic na koniec. Tak, więc to jest złudzenie. Więc co jest tą rzeczą, którą my możemy zainwestować, co będzie owocowało do końca. To są właśnie ludzie, z którymi jesteśmy. To są kontakty, tak? Mamy rodzinę, relacje, na którą możemy liczyć. Tak samo relacje z innymi ludźmi, którzy nas będą wspierać. I uważam, że właśnie to, co my robimy, ja i ty, to jest inwestowanie w budowanie relacji, która jest zdecydowanie prawdziwszą walutą niż jakakolwiek gotówka, czy jakakolwiek inna, prawda, kryptowaluta, czy jakakolwiek by tam nie była, bo teraz to jest dosyć popularne, ja inwestuję w relacje. I cieszę się, że ciebie poznałem, bo uważam, że to jest jedna właśnie z tych bardzo, bardzo wartościowych relacji w moim życiu. Bo wiem, czuję to, że jak będę potrzebował czegoś, albo ty będziesz potrzebował, vice versa, to jesteśmy w stanie się natychmiast połączyć i dać sobie wsparcie, jakiekolwiek by ono nie było, prawda? Jesteśmy gotowi do tego. Dokładnie, no. Jesteśmy gotowi. Zresztą ty wiesz dokładnie, że ja pomagam ludziom. Ja nawet jak nie stać mnie na to, to jeżeli, wiesz, jeżeli mam jakieś tam moce, to zawsze pomogę. Wiesz o przykładach, kiedy na przykład ktoś mieszka u mnie, tak? I korzysta z tego, że może zacząć życie na przykład od nowa, tak? Tak. Wspaniale. Nie powiem, żeby to były jakieś tam codzienne, nagminne przykłady, ale to się zdarza. Ja na swoim przykładzie chcę pokazywać, że budowanie czegoś razem i pomaganie sobie nawzajem przynosi korzyści. Może nie dzisiaj, może nie jutro, może za pół roku, może za rok, ale te korzyści przyjdą, bo będzie dobra relacja. Świetnie. Piotrek, wielkie dzięki za ten czas. Patetycznie się zrobiło. Już cię lubię jeszcze bardziej. Wchodzimy na kolejny poziom. Najdłuższa nasza rozmowa. Dobrze, że ją zarejestrowaliśmy, nagraliśmy. Kochani, kolejne odcinki Business Cafe, następni goście, którzy w tym programie się pojawią. Wszystko dostępne pod jednym adresem businesscafe.uk. Jeżeli możesz, polub ten podcast na YouTubie, na Facebooku, znajdź w iTunesie, jeżeli słuchasz przez jakikolwiek podcastowy
program, jeżeli możesz tam zostawić swój oczywiście like, gwiazdki, czy możesz zostawić jakiś komentarz, byłoby fantastycznie, bo to na pewno szerzy tą ideę i pomaga innym ludziom odnaleźć tego typu właśnie treści. Piotr, jeszcze raz dziękuję. Miłego dnia. Ja dziękuję bardzo, Grzesiek. Miłego. Hej.